Szanowni Państwo, witam na dzisiejszym spotkaniu. Tytuł naszego spotkania porozmawiajmy o Polsce. Na samym początku chciałem powitać naszych honorowych gości, a są nimi pan profesor Krzysztof Szulewski, poseł na rzecz Polski. Pan Sylwester Tułajew, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana doktora habilitowanego Przemysława Czarnka, wojewodę lubelskiego. Witam Marka Wojciechowskiego, wicedyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jednocześnie radnego sejmiku wojewódzkiego Lublinie. Witam serdecznie pana Michała Wędkowskiego, wicedyrektora ARiMR-u, Reprezentacji Modernizacji Rolnictwa. Serdecznie witam. Witam również kierownika Kazimierza Gorczycę, który tu przyjechał, będzie do naszej dyspozycji. Kierownik powiatu lubelskiego. Witam tego szakuna, Kudę, wicedyrektora Biorynu. Witam Piotra Włocha, dyrektora stacji techniczno-rolniczej. Witam bardzo serdecznie pana Ignacego Krzyżyka, byłego posła na rzecz Pospolitej i obecnie radnego miejskiego. Serdecznie witam w Puławach. Serdecznie witam media przybyłe pana Mariana Widelskiego z telewizji Trwam. Witam media Kurów 24 i Nasz Garbów. Serdecznie witam. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy, chciałbym udzielić głosu naszemu koledze, delegatowi do Lubelskiej Izby Rolniczej do Walnego Zgromadzenia, bo są też inni delegaci do Walnego Zgromadzenia, Grzegorzowi Kunie. Zrobimy taki wstęp patriotyczny. Serdecznie witam Państwa. Gutek, mój dobry kolega, razem pracujemy w strukturach Izby Rolniczej. Pomylił się Grzegorz Gajda, mam na imię. Ale przyjechałem z Kurowa, a skąd tu jestem, zaraz Państwu opowiem. Gustaw był w ostatnią niedzielę na naszej wieczornicy o żołnierzach wyklętych i tak mi się to spodobało, że powiedział, musisz przyjechać i zaprezentować chociaż kawałek z tej historii, którą przekazywałem. I stąd tu jestem. Z wykształcenia jestem ogrodnikiem, a z zamiłowania jestem historykiem. To jest moja pasja i myślę, że tak jak większość z Państwa tu zebranych, serce mam po prawej stronie. Chciałbym dosłownie powiedzieć kilka słów o żołnierzach wyklętych, żeby to był taki patriotyczny akcent tego naszego spotkania. Otóż w ramach trwających obchodów Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, który obchodzimy 1 marca na rocznicę śmierci pułkownika Cieplińskiego, zabitego przez Urząd Bezpieczeństwa w 1951 roku. Okres powstania antykomunistycznego jest chyba najbardziej zakłamanym historią w okresie dwudziestowiecznej Polski. 50 lat propagandy komunistycznej zrobiło swoje. Przez szeregi żołnierzy walczących z komuną przeminęło się ponad 200 tysięcy Polaków. Dość powiedzieć, że ostatni żołnierz podziemia, Józef Franczak, został zamordowany w 1963 roku. Ostatni więzień, kapitan Zajączek, wyszedł w 1975 roku, a ostatnio dowiedziałem się, że ostatni żołnierz, Józef Dołęga, który się nie ujawnił, zmarł w 1982 roku. Został pochowany na skraju wsi w Wolinie Bezimiennej i dopiero w 2017 roku został
ekshumowany i z honorami wojskowymi został pochowany. Chciałbym Państwu przypomnieć kilka postaci, bo panteon naszych bohaterów narodowych jest przeogromny, jeśli chodzi o powstanie antykomunistyczne. Jedną z takich tragicznych postaci była Danuta Siedzikówna, Inka. Otóż urodziła się w patriotycznej rodzinie na Podlasiu. Ojciec w 1940 roku został wywieziony na Syberię. Matka za udział w konspiracji została zamordowana przez Niemców. Inka śladem matki także weszła w wir konspiracji. Była łączniczką, sanitariuszką w oddziale Łupaszkim. Kiedy wojska sowieckie zbliżyły się do Podlasia, Łupaszko wraz ze swoim oddziałem przeszedł w Bory Tucholskie na Pomorze Gdańskie. Tam właśnie działali. Została schwytana przez Urząd Bezpieczeństwa i poddana bardzo surowemu, okrutnemu śledztwu. Nikogo nie wydała. W grypsie z więzienia wysłanym do babci napisała: żal mi tak młodo umierać, ale zachowałam się jak trzeba. Po bestiackim śledztwie Inka została rozstrzelana, z tym, że jest też taki znamienny epizod. Żaden z żołnierzy plutonu egzekucyjnego nie strzelił do niej. Zabił ją porucznik Sawicki, dowódca tego plutonu. Pozwólcie Państwo, że Inka została pochowana w bezimiennej mogile pod płotem w Urzędzie Bezpieczeństwa w Gdańsku. I dopiero 2 lata temu została ekshumowana i razem z Zagończykiem też z oddziału została uroczyście pochowana. 2 lata temu, widzę, że niektórzy z Was byli na tym pogrzebie. To była wielka manifestacja patriotyczna. Zjechali się patriotki z całej Polski i to było godne uczczenie właśnie tej bohaterskiej dziewczyny. Chciałbym Państwu zaprezentować króciutki film na temat Inki.
Nasi bohaterowie. Teraz chciałbym przedstawić Państwu jeszcze jedną sylwetkę Hieronima Dekotowskiego, Zapory, jednego z największych dowódców podziemia antykomunistycznego na Lubelszczyźnie. Hieronim Dekotowski w czasie wojny obronnej w 1939 roku brał udział w obronie Lwowa, potem przez Węgry i Francję przedostał się do Anglii. Tam zgłosił się na kurs cichociemnych. W 1943 roku został zrzucony do Polski i od razu działalność podziemną. Brał udział, jego oddziały brały udział w obronie wsi na Zamojszczyźnie, a potem, kiedy
Armia Czerwona wkroczyła do Polski, nie rozwiązał oddziału, tylko dalej walczył z tym nieludzkim systemem. Był postrachem wszystkich posterunków, milicji, UB w całym województwie lubelskim. Rozbijał więzienia, uwalniał swoich kolegów, więźniów. Wielokrotnie wydano na niego karę śmierci. Kiedy zobaczył, że walka nie ma sensu, szkoda tych młodych chłopaków narażać na śmierć, rozwiązał oddział i chciał przekroczyć granicę na zachód. Niestety wskutek zdrady został pochwycony. W więzieniu ubrano jego i jego żołnierzy w niemieckie mundury, żeby tym bardziej chyba zohydzić go w oczach społeczeństwa. Okrutnie bity, maltretowany, został zastrzelony, rozstrzelany w kazamatach lubelskich. Znamienne są słowa majora na amnestię, kiedy ogłoszono przez komunistów. Powiedział, że amnestia to jest dla bandytów, a my jesteśmy Wojsko Polskie. To były słowa oficera polskiego. Chciałbym teraz coś zaproponować wam, bo na moich spotkaniach w Kurowie tradycją jest, że zawsze śpiewamy. Jesteście przygotowani na to? Chciałbym, mówiąc o Zaporze, bo słuchajcie, śpiewać w obecności parlamentarzystów, pana wojewody, to się nieczęsto zdarza. Także damy radę? Damy, świetnie. Mówiłem o Zaporze, dlatego chciałbym, żebyśmy zaśpiewali Marsz Zapory. Może to nie jest wszystkim znane, ale melodia jest bardzo łatwa, bo to melodia z Szarej Piechoty. Tylko w troszkę odwróconym porządku. A Marsz Zapory napisał jeden z jego żołnierzy. To co, spróbujemy? Nie mam podkładu, będzie nam łatwiej śpiewać. To co, spróbujemy. Maszerują cicho, niby cienie, poprzez lasy, góry i pola. Niejednemu wyrwie się westchnienie, idą naprzód ptaka ich dola. I idą wciąż naprzód, bo taki ich los. I ani żal, ani tęsknota z tej drogi zawrócić nie zwoła ich nic, bo to jest Zapory piechota. Z tej drogi zawrócić nie zwoła ich nic, bo to jest Zapory piechota. Przepraszam na momencik, bo popełniłem kardynalny błąd. Nasz Zapory śpiewa się na stojąco. Przepraszam bardzo, moja wina, ale to trena. I śpiewamy dalej. A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury i nastanie cicha piękna noc, to leś tej piechoty ciągną sznury, widać wtedy siłę ich i moc. Choć twardą mi była germańska dłoń, do boju ich parła ochota i zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest Zapory piechota. I zawsze zwycięstwo musiało ich być, bo to jest Zapory piechota. Teraz za drugiego okupanta jeszcze na mnie oschła jedna krew, bo zdradziecku sięga nam do gardła i w tajki Sybiru chce nas wieść. Pomylił się Stalin, pomylił się wróg, zawiodła się ruska chłota. Za Sybir, za Katyń, za zamek, za krew zapłaci Zapory piechota. Za Sybir, za Katyń, za
zamek, za krew, zapłaci za pory niechota. Dziękuję bardzo. Wspaniale. Jak na pierwszy raz wyszło, bardzo, bardzo dobrze. Dziękuję. Serdecznie mu dziękuję. Proszę Państwa, kto by chciał obejrzeć całe takie przedstawienie, czegoż takie wydarzenia organizuje 3 maja, 11 listopada i teraz 1 marca, w okolicach 1 marca, w okolicach żołnierzy Dni Wyklętych, tej pięknej historii. Proszę Państwa, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć na Kurów 24, można te wszystkie wydarzenia obejrzeć. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. A na żywo zapraszam do Kurowa. A na żywo do Kurowa? Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, Kurów przyjedzie tutaj do Garbowa i też przedstawimy, razem pośpiewamy w Garbowie. Dziękujemy serdecznie. Po takim krótkim wstępie, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma wątpliwości, kto popierał kiedyś PZPR czy SLD, ZSL, teraz PSL, to niech się grubo zastanowi, co robi dalej. Proszę Państwa, chciałem teraz przekazać naszym gościom głos. Zawsze rozpoczyna naszą debatę pan Sylwester Tułajew, poseł na Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mieliśmy taki wstęp, bardzo ważny, bardzo potrzebny. Bardzo dziękuję, że możemy się z Państwem spotkać jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, bo my jako właśnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości założyliśmy sobie takie wielkie zadanie, postawiliśmy sobie takie wielkie zadanie, że chcemy odwiedzić wszystkie gminy w województwie lubelskim. Chcemy się spotkać z mieszkańcami, chcemy opowiadać, co było przez ostatnie 2 lata, co nas czeka na kolejne 2 lata tej kadencji, tej bardzo ważnej kadencji. Jaką Prawo i Sprawiedliwość od samego początku. Spotykaliśmy się, ten objazd kraju był przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, później kampania, poszczególne kampanie, te kampanie w 2015 roku, kampania prezydencka, kampania parlamentarna, bardzo ważne kampanie i wygrane wybory. Nastanie dobrej zmiany. Nie ma żadnych wątpliwości, że nastała dobra zmiana i my od razu wzięliśmy się do ciężkiej pracy, bo wiedzieliśmy, że wygraliśmy wybory po to, żeby naprawić Rzeczpospolitą, po to, żeby wprowadzać potrzebne reformy, po to, żeby wprowadzać i realizować program, który przedstawialiśmy w trakcie kampanii wyborczej. My jako posłowie PiS-u bardzo często na samym początku byliśmy atakowani, cały czas jesteśmy, ale na początku w sposób szczególny byliśmy atakowani przez Platformę, przez PSL, którzy, parlamentarzyści tych formacji, mówili nam: dajcie spokój, już kampania wyborcza minęła, już jest po wyborach, niech będzie normalnie. A my mówiliśmy: ale co to dla was znaczy normalnie? Bo dla nas normalnie to znaczy to, że my właśnie będziemy realizować program, że będziemy naprawiać Rzeczpospolitą, że będziemy wprowadzać te rzeczy, o których mówiliśmy w kampanii, bo my rzeczywiście chcemy program zrealizować. I wzięliśmy się do ciężkiej pracy. Te programy, te liczne ustawy, które były przyjmowane, ja nie mam żadnych wątpliwości, że najważniejszą ustawą, najważniejszym programem to jest program 500+. Najważniejszy program społeczny, bo wspiera polskie rodziny, bo wspiera polskie rodziny szczególnie w obszarach wiejskich. Ale ten program jest również programem gospodarczym, bo przecież te pieniądze nie są chowane gdzieś do skarpet, gdzieś po szafach, tylko te pieniądze służą właśnie poprzez wydatki, poprzez nowe tornistry, zeszyty, poprzez ubrania, rodzice wydatkują te pieniądze, czyli napędzają gospodarkę. Napędzają gospodarkę i to jest bardzo mocno widoczne. I jeszcze jest trzeci aspekt tego bardzo ważnego programu, czyli aspekt demograficzny. Bo my, przyjmując ten program, mówiliśmy, że chcemy, aby coraz więcej Polaków się rodziło. Ponieważ widzimy, że jako społeczeństwo się starzejemy, więc tutaj wielkie zadanie, żeby rzeczywiście zachęcać młodych ludzi do tego, aby decydowali się na kolejne dziecko. I to przyniosło pewien efekt. Kiedy patrzymy na poprzedni rok, ponad 400 tysięcy urodzeń. Nie chcę powiedzieć, że tylko dzięki programowi 500+, ale nie ma żadnych wątpliwości, że
to było też znaczące, żeby rzeczywiście młodzi ludzie decydowali się na kolejne dziecko. I kiedy mówimy o programie 500+, kiedy mówimy o tym, że wydatkujemy na ten program 24 miliardy złotych w skali całego kraju, to warto na tego typu spotkaniach mówić, jak dokładnie wygląda realizacja tego programu bezpośrednio w Państwa gminie. W gminie Garłów, kiedy patrzymy na budżet gminy, są samorządowcy, więc proszę, żeby sprawdzali te liczby, o których będę mówić, kiedy patrzymy na cały budżet gminy, to w wydatkach jest kwota ponad 45 milionów złotych. Te pieniądze służą wójtowi na różne inwestycje, na zadania oświatowe, na utrzymanie urzędu, inne rzeczy wynikające z ustaw, ale w tych pieniądzach, w tych 45 milionach złotych są pieniądze, które są przeznaczone na program 500+. Te pieniądze wójt otrzymuje z budżetu państwa poprzez ministerstwo, poprzez pana wojewodę. Wójt otrzymuje te pieniądze i te pieniądze musi przekazać bezpośrednio do państwa. I w tym budżecie jest kwota 7 200 tysięcy złotych, które każdego roku wpływają do budżetu gminy, które wpływają do budżetów rodzinnych. Tutaj tylko w tej gminie 7 200 tysięcy złotych to są wydatki programu 500+ do gminy Garłów. Przyznacie państwo, że to jest znacząca kwota, która służy właśnie państwu. Dziś, kiedy mówimy o kolejnych programach, to warto powiedzieć o tym, co udało się zrobić, bo to nie tylko program 500+, to również obniżenie wieku emerytalnego. Mówiliśmy o tym, że jak tylko dojdziemy do władzy, jak tylko wygramy wybory, to przywrócimy poprzedni wiek emerytalny. Przywrócimy ten wiek, który obowiązywał kiedyś, bo przypomnijmy, że to Polskie Stronnictwo Ludowe, że to Platforma Obywatelska, jak jeden mąż głosowali za tym, żeby podnieść Polakom i podnieśli Polakom wiek emerytalny. My powiedzieliśmy, że jak dojdziemy do władzy, to obniżymy ten wiek emerytalny i dotrzymaliśmy słowa. Dotrzymaliśmy słowa, bo od 1 października 2017 roku ustawa obowiązuje i wiek emerytalny został obniżony. Ale kiedy dalej patrzymy, dalej na kolejne programy, bo mówię o seniorach, mówię o wydatkach społecznych, w ogóle kiedy patrzymy na wydatki społeczne, to w budżecie państwa mamy 75 miliardów złotych w skali całego roku. 75 miliardów złotych, które przeznaczamy na zadania społeczne. Program 500+, obniżenie wieku emerytalnego, inne ważne programy, o których za chwilę. Nasi poprzednicy PO-PSL wydatkowali kwotę około 19 miliardów złotych, więc widać wyraźnie, że 4 razy więcej wydatkujemy na zadania społeczne. Ale tak jak wspomniałem, program 500+, obniżenie wieku emerytalnego, ale również bardzo ważny program 75+, bezpłatne leki dla seniorów. Tutaj mamy kwotę ponad 600 milionów złotych na ten cel, ale również kluby seniora, również domy seniora, czyli tak zwany program Senior Plus. Tutaj również dofinansowujemy te obiekty i później utrzymujemy tak, żeby mogły te kluby i te domy seniora funkcjonować i działać. To ważne, że właśnie w taki sposób patrzymy na zadania społeczne i dzisiaj, patrząc na budżety państw europejskich, krajów europejskich, śmiało można powiedzieć, i to jest w stosownym zestawieniu pokazane, że jesteśmy liderem. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wydatkowanie działań, zadań społecznych. To bardzo ważne. Ale również oprócz tych wydatków społecznych pamiętamy o inwestycjach, bardzo ważnych inwestycjach drogowych, o których szerzej pewnie będzie mówił pan wojewoda, ale ja zwrócę uwagę na bardzo ważną kwestię, to co się stało parę dni temu. Czyli zwiększenie o 500 milionów złotych, zwiększenie wydatków na inwestycje drogowe, inwestycje gminne, inwestycje powiatowe. To bardzo ważne, ponieważ tutaj ta przepaść, te wielkie zaniedbania po rządach PO-PSL są bardzo wielkie i te 500 milionów złotych dodatkowych środków na inwestycje drogowe w gminach, w powiatach są bardzo istotne. Łącznie ponad 1 300 000 000 złotych, które w tym roku przeznaczymy na drogi. To bardzo ważne. W naszym województwie prawie 38 milionów złotych dodatkowych środków na
inwestycje drogowe. To bardzo ważne pieniądze. Pracuję w Sejmie w Komisji Finansów Publicznych, dlatego tak wiele miejsca poświęcam sprawom finansowym, sprawom budżetowym, ale kolejną komisją, która jest bardzo istotna, która jest bardzo ważna, w której również działam, to Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych. Tam kwestie bezpieczeństwa są kluczowe. W ogóle, jeżeli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości, to zadania związane z bezpieczeństwem są dla nas bardzo, bardzo ważne. I oczywiście kwestia funkcjonowania policji to jeden temat, ale w takich spotkaniach w gminach mówimy bardzo szeroko o strażakach. Mówimy bardzo szeroko o ochotniczych strażach pożarnych. A dlaczego? A dlatego, że Polskie Stronnictwo Ludowe przez usta swoich członków, przedstawicieli rozpowiada nieprawdziwe informacje. Członkowie PSL-u kłamią, mówiąc o tym, że rzekomo Prawo i Sprawiedliwość ograniczyło finansowanie ochotniczych straży pożarnych, kłamią, rzekomo całkowicie zlikwidowaliśmy finansowanie ochotniczych straży pożarnych. To jest nieprawda. My wspieramy bezpieczeństwo, dbamy o bezpieczeństwo, wspieramy również ochotnicze straże pożarne i trzeba o tym mówić. Poprzedni rok to ponad 8 milionów złotych na jednostki, które są w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego, ponad 10 milionów na te jednostki, które nie są w tym systemie. Dziś mamy kolejne zwiększenia, kolejne miliony złotych, które są przeznaczone na OSP, łącznie ponad 144 miliony złotych. Również w naszym województwie, kiedy patrzymy na odpowiednie zestawienia, to widzimy znaczącą różnicę, bo rok 2015, kiedy ostatni rok, kiedy rządziło Polskie Stronnictwo Ludowe, tam było przeznaczone ponad 6,5 miliona złotych. Kolejny rok to już przeznaczamy właśnie już za rządów Prawa i Sprawiedliwości ponad 7,5. Dziś ta kwota wynosi 8 milionów złotych, które przeznaczamy na ochotnicze straże pożarne. Ostatni rok rządu PSL, jeszcze raz przypomnę, ponad 6,5 miliona złotych. My dzisiaj 8 milionów złotych przeznaczamy na OSP. Ale to jeszcze więcej. Dlaczego? Bo uruchamiamy kolejny program, bardzo ważny przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kolejne pieniądze trafią do ochotniczych straży pożarnych. W całym kraju 100 milionów złotych, a w naszym województwie 8 milionów dodatkowych pieniędzy na ochotnicze straże pożarne. Ten konkurs zostanie uruchomiony w czerwcu, więc warto, żeby samorządowcy się tym zainteresowali. Czyli ogólnie mówiąc, w tym roku mamy na ochotnicze straże pożarne 16 milionów złotych, które przeznaczamy właśnie na OSP, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. A nasi poprzednicy PSL w naszym województwie delikatnie ponad 6,5. Więc jasno fakty mówią o tym, że zwiększamy te środki. Pytanie więc jest takie, dlaczego PSL kłamie? Dlaczego PSL tak bezczelnie kłamie i opowiada takie nieprawdziwe informacje o tym, że my ograniczyliśmy albo całkowicie zabraliśmy pieniądze do OSP? Kłamie dlatego, że zmienił się dysponent środków, zmieniła się osoba, która decyduje o podziale środków na ochotnicze straże pożarne. Do tej pory o tym wszystkim decydował druh Waldemar Pawlak oraz druh Marian Starownik. Dwóch panów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To oni decydowali o tych pieniądzach. My to zmieniliśmy. Zmieniliśmy to w taki sposób, że dzisiaj o tych pieniądzach decyduje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał Suski, oraz komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, czyli komendant Alinowski. To właśnie ci panowie, teraz komendanci, decydują o podziale tych środków. Więc widzimy wyraźnie, no właśnie odpowiedni podział środków, tak żeby rzeczywiście odpowiednio wspierać poszczególne jednostki, ale widzimy, że właśnie to ta nerwowość PSL-u wynikała z tego, że już panowie nie decydują o tym, w jaki sposób są dzielone środki na ochotnicze straże pożarne. Kończąc moją, mam nadzieję, że nie za długą wypowiedź, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować. Chciałbym Państwu podziękować, bo jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości bardzo często doświadczamy bardzo pozytywnych, miłych słów wielkiej życzliwości od Państwa. Ta życzliwość, to wsparcie jest nam szczególnie potrzebne i za to dziękujemy, bo to bardzo mocno dostrzegamy, jeszcze raz to podkreślę, ale ono jest dla nas bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy jest protest w Sejmie, kiedy jest okupacja mównicy, wtedy, kiedy
nie możemy obradować, bo totalna opozycja bloguje mównicę, bloguje fotel marszałka. To wsparcie jest też nam bardzo mocno potrzebne i za to dziękujemy, bo to doświadczamy mocno wtedy, kiedy chcemy zreformować wymiar sprawiedliwości i pojawiają się protesty nadzwyczajnej kasty, a my walczymy o to, żeby rzeczywiście zmienić wymiar sprawiedliwości, żeby go zreformować. Bo kiedy słyszymy o tym, że sędzia nie kradnie staruszce, starszej pani 50 zł, tylko przez roztargnienie jej zabiera, i też nie za bardzo można wiedzieć, że zabiera, po prostu przez roztargnienie chowa do kieszeni nie swoje pieniądze. I Sąd Najwyższy stwierdza, że on wcale nie ukradł, bo był roztargniony. Kolejny wyrok Sądu Najwyższego mówiący o tym, że inny sędzia wcale nie zabrał części do drugiej, części do wiertarki, tylko rzeczywiście przez jakieś tam zawirowania gdzieś się te części do wiertarki zawieruszyły. Albo jeszcze inny przypadek z Kielc, kiedy słyszeliśmy o prokuratorze, który w pierwszej instancji został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu, w drugiej instancji został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu, ale Sąd Najwyższy stwierdził, że pan prokurator mógł nie wiedzieć, że pił alkohol i dlatego trzeba zmienić decyzję i trzeba zmienić ten wyrok. Coś takiego oczywiście jest skandaliczne i nie powinno mieć miejsca. Dlatego tak bardzo walczyliśmy o to, żeby zmienić, żeby zreformować wymiar sprawiedliwości i w ciągu tych najbliższych dni ustawy, które podjęliśmy całkiem niedawno, wejdą w życie i już wtedy będzie obowiązywać Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym, która tego typu sytuacji będzie rozstrzygać odpowiednio. To już nie będzie rozstrzygać kolega wobec kolegi. Na sam koniec spotkania chciałbym Państwu również przekazać moją wizytówkę z adresem do mojego biura poselskiego, z numerem telefonu, z adresem mailowym i będę do Państwa dyspozycji również poza tym spotkaniem właśnie poprzez tego typu kontakt. Póki co dziękuję, później będą pytania, to bardzo chętnie na te pytania będę odpowiadać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przy okazji takich spotkań myślę, że zawsze powinniśmy stawiać sobie pytania. Czym różnimy się my, politycy Prawa i Sprawiedliwości? Czym różni się Prawo i Sprawiedliwość, rządów Prawa i Sprawiedliwości od rządów poprzedników? Idąc do wyborów mieliśmy program kompleksowy, program, który dotyczy wszystkich sfer życia. I przede wszystkim generalną filozofią tego naszego programu miało być to, co zasadniczo różni nas od poprzedników, że ma być to program skierowany do całego naszego społeczeństwa. W przeciwieństwie do tych poprzedników, gdzie program był kierowany do wybranych grup interesów. My ten program konsekwentnie wcielamy w życie. I muszę Państwu powiedzieć, że miałem dwa dni temu bardzo wielką satysfakcję, kiedy nasza pani premier, teraz wicepremier Beata Szydło z mównicy sejmowej powiedziała, że możemy stanąć przed państwem z podniesioną głową. Ja to zawsze powtarzam. Wielką satysfakcją dla nas posłów jest to, że przez ten okres rządów Prawa i Sprawiedliwości tak wiele udało się wprowadzić w życie, tak wiele zrealizować. My nie przejęliśmy rządów po to, aby administrować tym krajem, ale po to, żeby go rzeczywiście zmieniać. Muszę Państwu powiedzieć, że już po pierwszym roku działalności tego parlamentu nasi bardziej doświadczeni posłowie, a większość posłów Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji jest po raz pierwszy posłami, ci nasi bardziej doświadczeni koledzy w pracy parlamentarnej mówili. W ciągu roku zrobiliśmy więcej niż w każdej jednej poprzedniej kadencji, poprzednie parlamenty. To daje wielką satysfakcję. Wielką satysfakcję i rzeczywiście wtedy, kiedy wracamy do domu, kiedy spotykamy się z ludźmi przy różnych okazjach,
i mówią nam, dobrze robicie, trzymajcie się i trzymajcie się tej wytyczonej ścieżki, wytyczonego kierunku, jest to dla nas wielka satysfakcja. A pracujemy w okolicznościach szczególnych. Opozycja po raz pierwszy w historii nie bała się nazwać opozycją totalną. Co to oznacza? To oznacza z jednej strony, że w żadnej ważnej sprawie, którą przeprowadzamy przez parlament, nie tylko nie możemy liczyć na poparcie, na ich głosy, przecież oni, każdy z tych programów, o których też mówił pan poseł Dłajew, tych najważniejszych, tych prospołecznych, oni zawsze są przeciw, bo oni twierdzą, że albo się nie da, albo nie ma pieniędzy, albo to jest zły kierunek. Ocenicie sami, czy tak rzeczywiście jest. Także ta atmosfera jest z jednej strony szczególna, a ta opozycyjność nie ogranicza się oczywiście do tego, do tego sprzeciwu na forum parlamentu, ale przecież wezwali wprost ulicę i zagranicę do tego, żeby walczyła z rządem Prawa i Sprawiedliwości. O ile jeszcze demonstracje uliczne są i protesty uliczne są elementem demokracji, można je jakoś zrozumieć, o tyle to, że notorycznie wzywają różne instytucje Unii Europejskiej czy inne instytucje spoza Unii Europejskiej do tego, żeby szkodzić naszemu krajowi, tego się nie da nazwać inaczej jak wprost zdrada narodowa. To jest nawiązywanie do najgorszych tradycji sprzed wieków naszego społeczeństwa. I wyobraźcie sobie państwo, że politycy Platformy Obywatelskiej jeszcze do dzisiaj, a mogę to potwierdzić, bo ja do dzisiaj uczestniczyłem w rozmowie radiowej z jednym z posłów z Platformy Obywatelskiej, spóła. Z tym posłem rozmawiałem, który to, pamiętacie, użył takich bardzo zapamiętanych przez ludzi słów, co to, jak oni to traktują, Polskę Wschodnią. On miał czelność do mnie powiedzieć, że mi współczuję, że jestem z Prawa i Sprawiedliwości, że popieram ten rząd. No drodzy państwo, Chyba głośno mówi, że to ma Karpiński. Dziękuję za to ktoś, bo sobie nie mogę przypomnieć. Także oni nadal żyją w takim świecie, w takim matrycie. No, nie rozumieją, że rzeczywiście społeczeństwo oczekiwało tego, co my rzeczywiście wprowadzamy w życie. Drodzy państwo, tak jak powiedziałem, robimy to w szczególnej atmosferze. Atmosfera w Sejmie jest szczególnie napięta, bardzo często dochodzi do dramatycznych wydarzeń, ale z perspektywy tych 2,5 lat rządzenia Prawa i Sprawiedliwości mogę powiedzieć, że ta sprawa, od której zaczęliśmy, ten spór o Trybunał Konstytucyjny na samym początku, podjęcie tego sporu miał znaczenie zasadnicze. Gdyby Trybunał Konstytucyjny pozostał w składzie takim zakonserwowanym, jak wyobrażała sobie to dzisiejsza opozycja, a przypomnę, że oni tak zrobili skok poprzez wybór w momencie, kiedy jeszcze rządzili 3 nowych członków Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby... Mówię o tych 3, których na zapas jakby wybrali po to, żeby zapewnić sobie wpływy w tym Trybunale Konstytucyjnym. Gdyby to się im udało i gdybyśmy tej walki o Trybunał Konstytucyjny nie podjęli, to oznaczałoby to, że wszystkie te najważniejsze reformy, które wprowadzaliśmy, reforma, program 500+, powrót do poprzedniego wieku emerytalnego, szereg ustaw związanych z funkcjonowaniem służby cywilnej, policji, wszelkiego rodzaju naszych instytucji, ustawa o ziemi chociażby, jestem przekonany, że wszystkie te ustawy byłyby zakwestionowane. Co to by oznaczało? Oznaczałoby to, że dzisiaj tutaj moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy w punkcie wyjścia, że nic nie udało nam się zrealizować i wprowadzić w życie. A drodzy państwo, rzeczywiście w każdym obszarze wprowadziliśmy bardzo wiele zmian. Ja osobiście pracuję w Komisji Rolnictwa i w Komisji Zdrowia i parę przykładów
tych rzeczy, które w tych obszarach zrealizowaliśmy. Jeśli chodzi o obszar rolnictwa, to przede wszystkim ta już wymieniona przeze mnie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawa o ziemi, która generalnie pozwoliła zlikwidować patologie, które miały miejsce na dużej części terytorium naszego kraju, szczególnie na ziemiach zachodnich, na ziemiach północnych, gdzie po prostu polska ziemia była obiektem działań spekulacyjnych i była przejmowana przez osoby z zagranicy, przez tak zwane podstawione słupy. My musieliśmy to zmienić, zmieniliśmy to, uporządkowaliśmy handel ziemią. Wielką wagę przykładamy do promocji polskiej, bardzo dobrej żywności. Rozwijamy nowe rynki zbytu. Znacznie zwiększył się eksport polskiej żywności za granicę, szczególnie na rynki Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, a także Ameryki Środkowej. Oczywiście dla wsi tym najważniejszym programem jest program 500+, bo to jest wreszcie jedyny taki program, który też trafił do mieszkańców wsi. Wszystkie te poprzednie, które były oparte na podatku dochodowym, jakoś tę naszą wieś omijały. Drodzy Państwo, reformujemy instytucje w rolnictwie. Instytucje te mają służyć przede wszystkim rolnikom. To rolnik ma być podmiotem, głównym podmiotem działalności tych firm. To te firmy mają służyć temu rolnikowi, a nie tak jak było poprzednio, że służyły do tego, aby pewne grupy osób dobrze w tych firmach po prostu zarabiały. Tak jak obiecywaliśmy w kampanii wyborczej, tak wprowadziliśmy ustawą praktycznie zakaz upraw GMO. Tutaj sytuacja była taka, że my nie mogliśmy wprost tego zapisać ze względu na to, że Unia Europejska by nam to zakwestionowała. Nie mogliśmy jednym zdaniem napisać, że jest w Polsce zakaz GMO. Dlatego, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości mówił, że musimy nakreślić warunki upraw GMO, musimy prowadzić tak zwane rejestry upraw GMO. Żeby prowadzić rejestry, trzeba nakreślić te warunki, prawda, tych upraw. Natomiast zrobiliśmy to w sposób tak zaporowy, takimi zapisami, że nie jest praktycznie możliwe, żeby znaleźć kawałek terytorium Polski, na którym by można uprawiać rośliny GMO. Chociażby jest taki jeden zapis zaporowy, który mówi, że żeby prowadzić taką uprawę, trzeba mieć zgodę wszystkich właścicieli choćby najmniejszego kawałka ziemi w promieniu 30 km od granicy tej uprawy. A oprócz tego w promieniu 30 km nie może być żadnego obszaru chronionego. Gdyby spojrzeć na mapę Polski, nie znajdzie się praktycznie takiego obszaru, który by spełniał te warunki. Szereg innych zapisów jest też zaporowy. Muszę Państwu powiedzieć, że w tym obszarze największym naszym problemem, i to problemem, który będzie problemem prawdopodobnie przez długie lata, jest problem walki z afrykańskim pomorem świń. My zdajemy sobie sprawę, że na tych obszarach, gdzie występuje ten afrykański pomór świń, rodzi on wielkie napięcia, wielkie dramaty ludzi. Natomiast podjęliśmy szereg działań, przyjęliśmy już kilka specustaw, które tę walkę z ASF-em mają umożliwić. Natomiast o jednej sprawie chciałem Państwu powiedzieć. Jaki stan zastaliśmy? Stan i sytuacji, która miała, można powiedzieć, decydujące znaczenie co do rozwoju sytuacji. Otóż za poprzedniego rządu, zamiast nakazać zwiększone odstrzały dzików, tak jak my to zaczęliśmy wprowadzać i to w sposób radykalny, na terenach, gdzie pojawił się ASF, zabroniono odstrzałów dzików. Zupełnie inna filozofia. Uważano, że ten odstrzał przyniesie szkody. My diametralnie tutaj zmieniliśmy stanowisko i w całej Polsce już nakreślono takie limity, żeby zdepopulować populację dzików. I drugim elementem tej walki to jest tak zwana bioasekuracja, czyli dążenie do tego, żeby gospodarstwa zapewniły sobie ochronę, żeby wirus nie dostał się do gospodarstwa, gdzie hoduje się świnie. Jest to sprawa zasadnicza.
I w tym obszarze musimy się nastawić na to, że być może nawet długie lata ten ASF będziemy w Polsce mieć. I jeszcze kilka przykładów naszych działań z obszaru ochrony zdrowia. Bo tak jak powiedziałem, jestem też członkiem Komisji Zdrowia. Tutaj rozpoczęliśmy od jednej bardzo istotnej ustawy. Ustawy, która pozwoliła zahamować, odejść od linii komercjalizacji i prywatyzacji szpitali. Rodziło to olbrzymie patologie. Dochodziło do sytuacji, że takie skomercjalizowane, potem sprywatyzowane podmioty całkiem zaprzestawały działalności, bądź ograniczały tą działalność do wąskiego obszaru, takiego, który był dla nich tylko opłacalny. Wprowadziliśmy ustawę o sieci szpitali publicznych. Ma to zapewnić, aby na terenie każdego powiatu była zapewniana opieka zdrowotna dla wszystkich obywateli. Wprowadziliśmy i sukcesywnie rozszerzamy program 75+, czyli bezpłatnych leków dla naszych emerytów. Ten program z roku na rok będzie miał coraz większą skalę, jeśli chodzi o wymiar finansowy, i coraz szersze grupy leków będą bezpłatne dla naszych obywateli. Wprowadziliśmy zmiany w prawie farmaceutycznym, bo co się okazało? Okazało się, że apteki tak zwane sieciowe wypierały zupełnie z rynku i była to bardzo zła tendencja. Te apteki takie pojedyncze, prowadzone przez polskich farmaceutów, czasami przez rodziny, z dziada, pradziada, te apteki znikały z rynku. My wprowadziliśmy ustawowo, że ten stan został zamrożony. Zmieniliśmy ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Bardzo ważna ustawa. Skutki tego będziemy widzieć w przeszłości, ale filozofią tej ustawy jest to, żeby nad pacjentem była rozwinięta opieka kompleksowa, żeby pacjent w żadnym momencie nie był pozostawiany, tak jak często teraz jest, samemu sobie, że w pewnym momencie sam musi myśleć, do jakiego lekarza on ma jeszcze pójść, żeby mu coś pomogli. To lekarze mają taką kompleksową opiekę zdrowotną zapewnić. I co jest jeszcze ważnego w tej ustawie? Coś takiego jak tak zwany budżet powierzony. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą musieli przeznaczać określone środki na to, żeby kierować pacjentów na badania specjalistyczne, badania laboratoryjne. Bo wiecie Państwo, że w tej chwili tak jest, że często lekarze na tym oszczędzają i bardzo trudno się doprosić skierowanie na badanie specjalistyczne jakoś, czy badanie laboratoryjne. Wreszcie przyjęliśmy ustawę, można powiedzieć, rewolucyjną. Ustawę o finansowaniu świadczeń zdrowotnych, to jest ta ustawa, która na przestrzeni do roku 2024 pozwoli podnieść finansowanie ochrony zdrowia w Polsce do poziomu 6% PKB. A w tej chwili, można powiedzieć, na przestrzeni wielu lat utrzymywało się to na poziomie rzędu 4,6%. Co będzie to oznaczać? To będzie oznaczać, że do systemu prowadzonych zostanie na tej przestrzeni tego czasu dodatkowych ponad 500 miliardów środków. I wyobraźcie sobie Państwo, że ta totalna opozycja też totalnie to skrytykowała. Skrytykowała jako działanie zbyt wolne i że zbyt małe środki przeznaczymy na to. Ja przygotowując się do debaty w Sejmie, przejrzałem materiały programowe Platformy Obywatelskiej i oni chwalili się, że na przestrzeni 7 lat swoich rządów, bo to było przed ostatnim rokiem ich rządów, podnieśli finansowanie ochrony zdrowia o 26 miliardów złotych. W żadnym momencie nie zająknęli się, że będą zwiększać procent PKB przeznaczany na finansowanie ochrony zdrowia, a dodatkowe środki widzieli tylko w kieszeniach pacjentów przez dodatkowe ubezpieczenia. A mimo to naszą ustawę, która ma charakter tak rewolucyjny, totalnie krytykowali. I tak na tym polega ich ta totalność. I o jeszcze jednej wspomnę ustawie, dosłownie z poprzedniego posiedzenia Sejmu. Myślę, że też Państwo z czasem coraz bardziej będziecie z tego zadowoleni. Będą wprowadzone tak zwane e-recepty. Czyli recepty będą wystawiane w systemie elektronicznym. Platforma mówiła to wiele lat,
i nie udało im się to zrobić. My pilotaż zrobimy już w tym roku i myślę, że to w przeciągu parę miesięcy będzie wchodzić. Co to oznacza? Że przede wszystkim jest duża grupa pacjentów, która idzie do lekarzy tylko po receptę. Teraz praktycznie rzecz biorąc będzie tą receptę mogła nawet uzyskać po konsultacji telefonicznej, dlatego że ta recepta pojawi się w systemie elektronicznym. Pacjent będzie miał kod, nawet ta recepta będzie widoczna w aptece, czyli wystarczy, że potem pacjent pójdzie do apteki i poda tylko swój kod, który będzie dla niego przypisany. To też pozwoli na to, że często dzieci będą mogły mieć kontrolę nad swoimi starszymi rodzicami, czy oni na przykład rzeczywiście wykupują leki. Dlatego, że często dziecko na drugim końcu Polski gdzieś mieszka i nie jest w stanie sprawdzić, czy rodzic wykupuje. A mając dostęp do tego systemu, będzie mogło to sprawdzić. Wreszcie zapewnimy też rzeczywistą kontrolę nad obrotem leków. Jest pewna grupa leków, które są z Polski wywożone, i są to często leki refundowane. Budżet traci na tym nawet 2 miliardy złotych. Jest to w żaden sposób w tej chwili nie do skontrolowania. A przy wprowadzeniu tej ustawy, po wprowadzeniu tej ustawy będzie wszystko do skontrolowania. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, pracujemy w okolicznościach szczególnych, ale te okoliczności, to napięcie w Sejmie umocniło nas, posłów Prawa i Sprawiedliwości, jako drużynę. I tak jak byliśmy konsekwentni we wprowadzaniu tych reform do tej pory, tak jestem przekonany, że w tym czasie, który nam pozostał, a wierzę też, że będą to jeszcze kolejne lata, będziemy konsekwentni w tym, aby beneficjentami naszego rozwoju gospodarczego, i pan premier Morawiecki niedawno na spotkaniu to powiedział, aby beneficjentami tego rozwoju było całe społeczeństwo, a nie wybrańcy. Będziemy w tym konsekwentni. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, do tego wszystkiego dorzucę, jeśli Państwo pozwolicie, kilkanaście, dziesiąt nawet faktów z życia województwa lubelskiego na przestrzeni ostatnich 2 lat. Rok 2015, koniec roku 2015, województwo lubelskie zostaje zostawione przez naszych poprzedników politycznych z Polskiego Stronnictwa Ludowego, które tutaj na ścianie wschodniej jest najmocniejsze, i z Platformy Obywatelskiej na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o dochodowość nas, mieszkańców województwa lubelskiego. Na ostatnim miejscu jesteśmy wśród 16 województw w Polsce i jednym z kilku ostatnich miejsc, kilkunastu ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Jeszcze raz podkreślam, że dzieje się to po 15 latach rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego, które miało swojego ministra gospodarki wielokrotnie, w randze wicepremiera, ministra rolnictwa i tak dalej, i tak dalej. I tutaj na ziemiach wschodnich było najmocniejsze. Pytanie, dlaczego jesteśmy najbiedniejsi? Dlaczego nas zostawiono w takiej sytuacji w 2015 roku? Może to jest nasza wina? Może Państwo jesteście leniwi, nieprzedsiębiorczy, byście tylko te filmy oglądali w telewizji, prawda? Albo na nabożeństwa do kościoła tylko chodzili więcej niż w innych częściach Polski. Może przez to mniej pracujecie i dlatego jesteście biedniejsi. Oczywiście nieprawda. Jesteście Państwo takimi samymi Polakami jak wszyscy inni w Polsce, a śmiem nawet twierdzić, że pod wieloma względami lepszymi niż w wielu innych częściach Polski. To pytanie, dlaczego jesteśmy najbiedniejsi i na takim miejscu zostaliśmy zostawieni w 2015 roku? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zostaliśmy infrastrukturalnie potraktowani jak Zimbabwe. Przepraszam, Zimbabwe. Otóż jak Państwo spojrzycie na infrastrukturalne inwestycje naszych poprzedników przez cały okres III Rzeczypospolitej Polskiej i zobaczycie tę mapę, to zobaczycie białą plamę, a ta biała plama to jest województwo lubelskie. Fakty. Wiecie Państwo, ile dzisiaj użytkują dróg ekspresowych i autostrad mieszkańcy województwa podkarpackiego? Blisko 180 km. Wiecie Państwo, ile dzisiaj użytkują dróg ekspresowych i autostrad mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego? Podaję celowo województwa wschodnie. Do zachodniej dopiero dojdę. Blisko 170 km. Wiecie Państwo, i teraz jeden przykład tylko z zachodu. Ile dróg ekspresowych i autostrad użytkują mieszkańcy Dolnego Śląska? 350 km.
A wiecie Państwo, ile użytkujemy dróg? Użytkujemy. Na dzisiaj dróg ekspresowych i autostrad w województwie lubelskim? Około 80 km. To nawet nie jest różnica. To jest przepaść. I to przepaść nawet w stosunku do województw wschodnich, a już w stosunku do województwa zachodniego, to jest dramatyczna przepaść. Dramatyczna przepaść. Nie może rozwijać się region, choćby miał najszlachetniejszych ludzi takich jak wy, jeśli jest komunikacyjnie odcięty od reszty świata. Nikt tu nie będzie na dużą skalę inwestował. Nikt nie będzie inwestował w ten region, do którego nie można dojechać. Jesteśmy według danych Głównego Urzędu Statystycznego jednym z najmniej atrakcyjnych turystycznych regionów. Dacie wiarę? Wyprzedzamy tylko województwo łódzkie, gdzie nic nie ma. W stosunku do nas na przykład. Nie? Naprawdę jesteśmy najmniej atrakcyjni turystycznie? Nie, przecież nasze tereny, nasze Roztocze, nasza Wyżyna Lubelska, to są przepiękne tereny krajobrazowo. Nasze Pojezierza, to są fantastyczne miejsca z czystymi jeziorami. No to o co chodzi? No chodzi o to, że żeby taki turysta z Poznania przyjechał do Zamościa dzisiaj, zobaczył Padwę Północy, perły renesansu, prawda, i tak dalej, rzeczywiście cudowne miasto, to on musi rzeczywiście chcieć. Jemu się musi chcieć akurat Zamość zobaczyć. Bo żeby on przyjechał do tego Zamościa, to musi wsiąść w piękne pendolino, które od dawna wozi go po całej Polsce, nawet z Rzeszowa do Warszawy, ale przez Kraków, nie przez Lublin. W piękne pendolino wsiądzie właśnie w Poznaniu, dojedzie wspaniale, dosłownie o tak, nie zdąży się przespać nawet dobrze, jest już w Warszawie, na Dworcu Centralnym, i co dalej? Ano guzik. Dalej musi zdążyć przede wszystkim do godziny 21, tak go przez całe lata. Przez całe lata. Wiem, bo zjeździłem tę Polskę wzdłuż i wszerz, bo zanim zostałem wojewodą, to jeździłem po wszystkich miastach wojewódzkich i tam jako prawnik pracowałem. Żeby zdążyć, żeby dojechać do Lublina pociągiem, to trzeba było zdążyć na 21 do Warszawy, bo później już nie było żadnego połączenia kolejowego. Już nawet nie chodzi o ekspres, tylko cokolwiek, chociaż osobówka taka, co by z 5 godzin jechała, nie? Żadnego, ani jednego pociągu do Lublina. Więc jak już zdąży na tą 21, to wsiądzie, no ale w skład kolejowy zdezelowany, który 3 godziny następnie, tyle samo co z Poznania do Warszawy, chociaż z Poznania do Warszawy jest 300 km, a nie 150, w 3 godziny następnie przywiezie go do Lublina. No i co dalej? No dalej lipa. No bo dalej musi wsiąść w inny pociąg z Lublina do Zamościa, który dzisiaj na dystansie 90 km jeździ ile? 2 godziny 15, prawie tyle co ten pendolino z Poznania do Warszawy. Nie? Ale musi jeszcze go znaleźć, ten pociąg, bo jest ich mało. Jak nie, to zostaje mu bus. Jak śledź w konserwie, wsiądzie do tego busa, będzie zamyślał, który turysta dzisiaj będzie chciał przesiadać się z walizkami, z dziećmi, z pociągu do Bonanzy, prawda, z Bonanzy do Dorożki, żeby dojechać do Zamościa. Dlatego jesteśmy najmniej atrakcyjni turystycznie również. Również turystycznie. Pokazuję tylko przykład. Słyszeliście Państwo kiedyś o ekspresie, który dojeżdżał do Lublina? Z Polski, nie wiem, z Gdańska, z Gdyni, z Wrocławia, z Zielonej Góry. Dawno, dawno temu, czasy zamierzchłe, jak ja się sprowadziłem do Lublina w 92 roku, to chyba jeszcze jakiś ekspres był. Ale w ostatnich latach o tym nie słyszeliście. Już nie pytam Was o pendolino, czy widzieliście, bo na obrazkach może widzieliście, ale jak w Polsce byliście, no to widzieliście, bo w Lublinie oczywiście nigdy pendolino nikt na oczy nie widział. Jesteśmy komunikacyjnie odcięci od reszty Polski. W takim stanie zostawili nas przyjaciele z Polskiego Stronnictwa Ludowego i z Platformy Obywatelskiej. Oni się szczycą, że zrobili 70 parę kilometrów drogi ekspresowej. No to niech zobaczą, ile zrobili na Dolnym Śląsku ich koledzy. W mniejszości z PSL-u. Tam mogli dać pieniądze, tutaj nie. To jest mniej więcej tak, jak Gierek się szczycił, że zrobił wielkówkę z Warszawy do Katowic. A w tym czasie na zachodzie Europy robiono kosmiczne autostrady. Mniej więcej takie podejście mają nasi poprzednicy do naszej rzeczywistości. No i teraz jaka jest odpowiedź w ciągu 2 lat na te fakty? Odpowiedź jest następująca. Budujemy dzisiaj, nie planujemy, budujemy już dzisiaj ponad 300 km ekspresówek. Uruchomiliśmy w większości te budowy w ciągu ostatnich 2 lat. Mamy już podpisane umowy ostateczne na wykonawstwo z Lublina do granic województwa lubelskiego w kierunku Rzeszowa na odcinkach Lublin-Kraśnik, Kraśnik-Lasy Janowskie. Mamy podpisane umowy następne, na pierwszy etap realizacji z Lublina do granic województwa lubelskiego w kierunku Białegostoku. Lublin-Lubartów, Lubartów, granica województwa lubelskiego.
Największy korek w Polsce na drodze krajowej to w gminie Niemce. Posłowie z PSL-u, którzy mieli banery wyborcze, obwodnica dla gminy Niemce, nie byli w stanie znaleźć grosza na tą obwodnicę. Myśmy znaleźli. Podpisaliśmy już umowę na budowę tego odcinka Lublin-Lubart. Budujemy, w tym roku zaczynamy realizację tej inwestycji, budujemy ekspresówkę z Piast do Dorochuska na największe przejście graniczne towarowe na wschodzie Polski, nie tylko województwa lubelskiego, i z Piast do Chrebennego. To są kosmiczne inwestycje, których wcześniej województwo lubelskie nie widziało. Kolej, dokładnie to samo. Mamy wykonawców już od dawna, od kilku miesięcy, podpisana była umowa w Urzędzie Wojewódzkim u nas. Mamy wykonawców na trasie nr 68 z Lublina do Stalowej Woli. Bardzo ważny odcinek, modernizowany po to, żebyśmy mogli połączyć się z Rzeszowem i żeby w perspektywie ekspres mógł jechać do Lublina, do Warszawy, przepraszam, czy do Białegostoku, nie przez Kraków, tylko przez Lublin. Mamy, proszę Państwa, bez zakłóceń robioną magistralę nr 7 do Warszawy. W tym roku, w grudniu, oddamy tę część, która leży po stronie województwa lubelskiego. Weszliśmy na ten odcinek Lublin-Zamość. 2 godziny 15 minut, 90 km. To jak Państwo macie dobry rower i trochę kondycji, to Wam dużo więcej nie zajdzie. To są warunki do rozwoju? W XXI wieku, w 2018 roku, chyba PSL-owskiego rozwoju. Żadnego innego. Chyba tylko PSL-owskiego. Mamy, proszę Państwa, studium wykonalności. Już robione na elektryfikację linii kolejowej z Drejowca do Zamościa, bo to w przyszłości może być część odcinka Lwów-Warszawa. Bardzo ważna magistrala. Zrobiliśmy, proszę Państwa, coś, o co kolejarze prosili od dawna i nie mogli się doprosić. 800 metrów torów kolejowych w Drejowcu. To jest taki łącznik, który powoduje przyspieszenie tego pociągu o 15 do 20 minut. Na drugi łącznik czekamy na pieniądze od pana marszałka Sosnowskiego z RPO, ale on daje najmniej na koleje w całej Polsce, chociaż jest taka zapaść, jeśli chodzi o komunikację kolejową w województwie lubelskim. Tych inwestycji infrastrukturalnych w związku z tym, ale tych krajowych, które nas rzeczywiście odblokują i połączą z resztą Polski i Europy, jest od groma i takich inwestycji województwo lubelskie wcześniej nie widziało. Wystarczyły 2 lata, żeby je uruchomić. Miliardy złotych. Coś, co jest bolączką i z czym nas też zostawili nasi poprzednicy, to są zdewastowane drogi lokalne. W różnych regionach województwa lubelskiego jest różnie, ale generalnie jest źle. Generalnie jest źle. Jeszcze gdzieniegdzie gminy sobie radzą, też nie najlepiej, ale sobie radzą, a powiaty poza drobnymi wyjątkami praktycznie rzecz biorąc mają drogi w całkowitym rozkładzie. A już droga wojewódzka, będąca drogą marszałka województwa lubelskiego, która jedzie z Piast do Piotrkowa, to jest po prostu skandal, który należy nagrywać, fotografować. To jest 4 km czegoś, co powinno być dawno zrobione również z punktu widzenia bezpieczeństwa i strategicznego połączenia, a wygląda po prostu dramatycznie, no dramatycznie. W ten sposób jesteśmy dzisiaj w województwie lubelskim, jeśli chodzi o drogi lokalne. Odpowiedź? To bardzo ważne, co powiem, dlatego że przed kilkunastoma tygodniami mogliście słyszeć, jak nasi przyjaciele z Polskiego Stronnictwa Ludowego zebrali się w Biłgoraju i uradzali, jak tu zrobić, żeby teraz zmusić wojewodę do tego, żeby nie zabierał pieniędzy samorządom. Kłamstwo to jest coś, co jest na porządku dziennym naszych przyjaciół z PSL-u, z Platformy Obywatelskiej. Otóż sugerowali, że wojewoda i rząd zabierają pieniądze samorządom na drogi lokalne. Proszę Państwa, oni w latach 11-15 przekazali samorządom województwa lubelskiego na drogi lokalne w 4 lata 179 milionów złotych. Ja mam zaszczyt i honor bez tego, co się wydarzyło wczoraj i przedwczoraj i w zeszłym tygodniu. Miałem zaszczyt i honor przekazać już w tym momencie, tylko w ciągu 3 lat, licząc również 2018 rok, ponad 180 milionów złotych. To ja w ciągu 3 lat przekazałem więcej niż w ciągu 4 lat. No jeżeli 179 milionów w ciągu 4 lat to jest więcej niż 180 w ciągu 3 lat, to trzeba skończyć matematykę PSL-owsko-platformerską. Bo inaczej to nam taki rachunek nie wyjdzie. To stoi na głowie. No i dodatkowa rzecz. We wtorek pan premier Morawiecki ogłosił dodatkowy program na ten rok i prawdopodobnie takie będą również w następnych latach, w zależności od tego, jak budżet będzie wyglądał, a wygląda dobrze. I mamy dodatkowe prawie 38 milionów złotych do rozdysponowania jeszcze w tym roku na drogi gminne i powiatowe. Ja w tym roku tylko mam zaszczyt i honor przekazać Państwu
mieszkańcom województwa lubelskiego poprzez samorządy na odbudowę dróg lokalnych blisko 100 milionów złotych. Takich pieniędzy w życiu nikt nie dawał województwu lubelskiemu na to. To są najważniejsze potrzeby, które mamy do tego, żeby stworzyć podstawy do tego, żebyśmy się rozwijali. Bez tego zapomnijcie Państwo o rozwoju. Nikt tu nie przyjedzie na wczasy, nikt tu nie założy dużego zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, nikt tu nie zrobi innej inwestycji przemysłowej, bo przede wszystkim musi liczyć koszty, a koszty wywozu produktów, które ma tu produkować w takich zakładach, są gigantycznie większe w porównaniu na przykład Podkarpacia, Warmińsko-Mazurskiego, Łódzkiego czy Dolnośląskiego, gdzie takich rozwiązań infrastrukturalnych ułatwiających zdecydowanie działalność gospodarczą jest więcej. Dlatego postawiliśmy na ogromne inwestycje w województwie lubelskim. Chcę jeszcze dodać, że te 38 milionów złotych, które w tym tygodniu otrzymaliśmy, to jest najwięcej w Polsce. Patrząc na obszar województwa lubelskiego, liczbę dróg lokalnych i liczbę mieszkańców, województwo lubelskie staje się największym beneficjentem tego nowego, dodatkowego programu stworzonego przez pana premiera Morawieckiego, przez ministra Kwiecińskiego i rząd Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest podstawa rozwoju, którą dzisiaj uskuteczniamy, mając na to pieniądze. Spytajcie Państwo, skąd? No i to jest rzecz najważniejsza, którą chcę powiedzieć, a później na pytania ewentualne będę odpowiadał. Skąd oni? Skąd oni? Cud się stał, proszę Państwa, są pieniądze, tak? Miało nie być pieniędzy, jak mówił pan poseł Tułajew, na 500+, załamie się gospodarka, nie ma pieniędzy w budżecie, mówił Rostowski, przecież minister Platformy, nie nasz, nie ma pieniędzy. Cud się stał, na program 500+ przekazałem gminom do tej pory blisko 3 miliardy złotych, w życiu nikt tyle nie dał mieszkańcom województwa lubelskiego na wychowanie dzieci w ciągu 2 lat, w życiu, nawet zbliżonej kwoty, nawet połowy tej kwoty, nawet 1/4 tej kwoty nikt nie dawał, z czego istotnie rzeczywiście 62-63% z tych środków idzie na polską wieś, na lubelską wieś, a zdecydowanie mniej na dla mieszkańców miasta, bo takie są potrzeby właśnie mieszkańców wsi. Nie załamał się budżet, wręcz przeciwnie, mamy deficyt budżetowy o kilkadziesiąt miliardów mniejszy niż zakładany i mamy pieniądze na inwestycje. Ktoś powie, no znowu PiS ma szczęście, bo trafił na koniunkturę, a jak myśmy rządzili, to nie było koniunktury. Była koniunktura, wiecie Państwo na co? Na zwykłe złodziejstwo. Na zwykłe złodziejstwo. Dwa przykłady. Dwa przykłady. Jeśli nawet ta koniunktura teraz jest lepsza niż była wcześniej, to co Państwo mówicie o PKP? Wszystkim nam tłumaczono przez lata, jak zabiegaliśmy o to, żeby nie likwidowali połączeń do Zamościa, Intercity, żeby nie likwidowali połączeń do Lublina, żeby zwiększyli liczbę połączeń do Lublina. Mówili, nie można. No nie można, no bo PKP to jest takie coś, co my musimy utrzymywać, bo jest strategiczne, ale generalnie to jest w ogóle deficytowe. Deficytowe być musi i zawsze będzie przynosiło stratę, a że nie ma pieniędzy w budżecie, to musimy kroić te połączenia, ograniczać. Jakoś se musi się dawać radę na tej Lubelszczyźnie. Wy dzielni jesteście, dacie sobie radę. I wszystkie spółki PKP po kolei przynosiły potężne, kosmiczne straty. Intercity, straty. PKP Informatyka, mała spółka dzisiaj zarządzana przez naszego kolegę z Lublina, dzisiaj, ale kiedyś nie przez niego, przynosiła potężne straty. PKP Cargo, dramat totalny, praktycznie do zamknięcia, nawet były zakusy, żeby przejąć PKP LHS, bo ta miała dochody, jako jedyna spółeczka, żeby jeszcze stamtąd wyciągnąć pieniądze, na co? No nie chcę Państwu dokładnie mówić na co. Zablokowaliśmy do jakimś cudem. No i cud się stał w ostatnim roku. Cała grupa PKP, wszystkie te spółki teraz, przyniosły po raz pierwszy 0,5 miliarda złotych zysku. Można? To nie jest cud. Po prostu nie kradnie się w spółkach Skarbu Państwa. Nie kradnie się. LOT jest drugim tego przykładem. LOT, o którym mówiono, że to jest przewoźnik, którego trzeba zlikwidować, bo taki sztandar to jest za drogi, bez szans na rynku konkurencyjnym światowym. Przynosi od 2 lat zyski. Takich przykładów macie Państwo więcej. Ostatnio odkryliśmy, wiecie Państwo, ile płacono za garaż. To jest ciekawy przypadek z Lublina. Za garaż autobusu, krwiobusu. Wiecie Państwo, ten krwiobus taki, który jeździ i widać go nieraz na imprezach. Jest jeszcze inna kwestia do dyskusji, o tym nie będę mówił. Ale on jest garażowany. Wiecie Państwo, ile płacono za garaż miesięcznie za tego autobus? 12 tysięcy złotych. Ja też bym chciał mieć ten blaszak. No tylko nie wystartowałem przetargu, bo nie wiedziałem. Dziękuję bardzo za pytanie, odpowiem. Ja...
dokładnie jak będzie Smolarz i Pawlak rządzi jeszcze tam. Szanowni Państwo, postaram się mówić krócej niż moi przedmówcy. Nazywam się Marek Wojciechowski, radny województwa lubelskiego, ale zanim będę kontynuował te wątki, które porusza pan wojewoda związane z rozwojem, czy też z brakiem rozwoju naszego regionu zarządzanego przez koalicję PSL i Platformy Obywatelskiej, to powiem kilka słów praktycznych z innej kwestii związanej z nową instytucją, która powstała od września 2017 roku. Nazywa się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Powstała z połączenia dwóch agencji rolnych, Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnej, czyli tej agencji, w której są wydawane decyzje na prywatny obrót ziemią. Pewnie część z Państwa z naszych usług też korzysta. Teraz siedzibę po połączeniu tych dwóch instytucji mamy na ulicy Karłowicza 4, na 4., 5. piętrze, ale również na parterze. Otworzyliśmy biuro podawcze, tak żebyście Państwo jako rolnicy mieli bliżej, lepszy dostęp. Zapraszamy, ja zapraszam również do mnie, jeżeli będą jakiekolwiek problemy właśnie z zakupem ziemi związane z prywatnym obrotem tej ziemi na ulicę Karłowicza 4. Jeżeli będzie to tylko możliwe, to bez wątpienia pomożemy. A PSL chyba się mieści, nie? No niestety tam się też PSL mieści. Nie myślałem na moich najczarniejszych snach kiedy, że będę wspólnie z PSL-em w tym samym budynku, ale cóż, pomału ich wykupujemy i to jest ta dobra informacja, bo dotychczas mieliśmy tylko 4., 5. piętro, a teraz kupiliśmy 1., parter i zaplecze. Także jeszcze chwilę ich wykupimy ostatecznie, ale wracając do meritum, Szanowni Państwo, to właśnie clue naszych działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właśnie dotyczy wydawania decyzji administracyjnych zgód na prywatny obrót ziemią. Tych decyzji wydajemy bardzo dużo. Również realizujemy taki program jak program dla szkół, który dotyczy pewnie też części z Państwa, Waszych dzieci, Waszych wnuków. W tym momencie nasz program dla szkół jest realizowany aż w 927 szkołach podstawowych w naszym województwie w klasach od 1 do 5, to jest ponad 90%, 92% szkół podstawowych w naszym regionie. Wcześniej też Agencja Rynku Rolnego dopłacała do materiału siewnego. Teraz te zadania zostały przeniesione do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do biur powiatowych. Dzięki temu Państwo macie lepszy dostęp. Już osoby, nie wiem, z Gałek Podlaskiej czy z Zamościa nie muszą jechać do Lublina, tylko mogą ten wniosek złożyć w swoim biurze powiatowym, w swoim powiecie. Obsługiwaliśmy również grupy producenckie. To też bardzo duża działalność, która była przez nas realizowana. Teraz wszystko, co jest związane z grupami producenckimi, przekazaliśmy również do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która 1 września jest jedyną unijną agencją płatniczą. I to dla Państwa właśnie są bardzo ważne informacje, że po wszelkie środki finansowe, dopłaty bezpośrednie, ale również te środki, które są wypłacane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, należy się udawać czy to do biur powiatowych, czy do centrali na Elizówce, czy na ulicy Dobrzańskiego w Lublinie. My również zajmujemy się promocją polskiej żywności, teraz pod marką Polska Smakuje. Staramy się właśnie dofinansowywać zdrową, polską, lubelską, regionalną żywność poprzez przystępowanie do systemów jakości krajowych i unijnych. Także tego typu zadania u nas są realizowane. Też takie zadania jak oczywiście gospodarowanie zasobem rolnym Skarbu Państwa. To teraz my organizujemy przetargi na dzierżawy, bo jak Państwo wiecie, ograniczone została możliwość wykupu czy też sprzedaży ziemi dla nierolników. Ta ustawa w ostatnich dniach mieliśmy obiektywne dane GUS-owskie, które wskazują na to, że spekulacyjny obrót ziemią został powstrzymany, że rzeczywiście teraz gospodarstwa rodzinne skorzystały na tym ograniczeniu sprzedaży, że właśnie ta wyprzedaż na te podstawione słupy, które były w Kujawsko-Pomorskim, głównie realizowana, bo tam mamy te największe grunty w zasobie, też została powstrzymana. O, oczywiście przedstawiciele Europy, Komisji Europejskiej krytykowali nas za te ograniczenia, a teraz sami przyznają, że to były bardzo dobre decyzje. Nawet prezydent Francji, który otwartymi rękoma przyjmuje imigrantów, który jest za liberalizacją wszystkiego, w ostatnim czasie zapowiedział, że też będą ograniczenia sprzedaży ziemi we Francji. Jak Chińczycy mu wykupili 2,5 tysiąca jednorazowo ziemi, to zrozumiał, że należy też ograniczyć sprzedaż ziemi, bo przecież ziemi się odnowić nie da. To jest też element naszej suwerenności. Także ta ustawa bez wątpienia spełnia swoje role i ta spekulacja została powstrzymana.
To jest jeden element. Żeby nie przedłużać, też jeszcze kilka słów powiem z pozycji radnego województwa lubelskiego, radnego opozycyjnego, radnego Prawa i Sprawiedliwości o tych danych, które pan wojewoda dzisiaj mówił, no rzeczywiście one są prawdziwe. Te dane dotyczące tego, że jesteśmy najbiedniejszym regionem w naszym kraju, jednym z 21 najbiedniejszych w Unii Europejskiej, są niestety prawdziwe. Są prawdziwe dzięki temu niestety również, że rządzi koalicja sejmikowa PSL-u i Platformy, a PSL to tutaj, jak państwo wiecie, rządzi od zawsze. I do czego doprowadził? No doprowadził nas kraju ruiny. Jeszcze miał czelność, jak to pan wojewoda często powtarza, zorganizować swoją konwencję samorządową w Kraśniku, czyli w tym województwie, które doprowadził nas kraju ruiny. To już jest naprawdę bezczelność, ale powiem o obiektywnych wskaźnikach, żebyście państwo nie myśleli, że uprawiam demagogię. Niedawno, miesiąc temu, minister Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, powiedział, że jako region najwolniej wydatkujemy fundusze unijne. To dzięki funduszom unijnym mieliśmy przyspieszyć, to dzięki funduszom unijnym mieliśmy dogonić te bogatsze regiony w kraju i za granicą, no ale niestety z 10 miliardów złotych przeznaczonych dla naszego województwa, to jest jeden z większych budżetów na lata 2014-2020, w piątym roku jego wydatkowania wydaliśmy na dzień dzisiejszy około 700-800 milionów. To jest 7-8%. Zamiast kilkadziesiąt procent, no to my wydaliśmy 7-8%. W tym tempie, no to my możemy sobie dogonić, ale nie wiem kogo, na pewno nie bogatsze regiony. Niestety ta różnica rozwojowa między naszym województwem a tymi bogatszymi regionami zamiast się zmniejszać, ona się pogłębia. Jeżeli rzeczywiście nie dojdzie do zmiany, mam nadzieję jesiennej, dobrej zmiany i nie przyspieszymy wydatkowania funduszy unijnych, no to czeka nas niestety, czekają nas jeszcze gorsze wskaźniki niż dotychczas podane. Co do kwestii dróg, bo dzisiaj też było o drogach mówione, pan wojewoda mówił o drogach. Rzeczywiście na ten rok 475 milionów z budżetu województwa na drogi zostało przeznaczonych. Generalnie ten budżet jest tak mocno, bo to jest budżet wyborczy napompowany, że aż miliard złotych z 29 konkursów unijnych jest do wydatkowania, ale pytanie, czy właśnie jesteśmy w stanie te pieniądze w tak krótkim okresie teraz, bo się skumulowało, wydać, no to jest pytanie otwarte, zwłaszcza, że wykonawców na rynku, jak państwo wiecie, już jest coraz mniej, już jest coraz z tym większy problem, bo jest budowana droga 835, bo to jest nasza największa inwestycja w latach 2014-2020, ta na Biłgoraj, to już opóźnienia w realizacji tej drogi wynikają między innymi z braku rąk do pracy, z braku wykonawców, bo wszystko się skumulowało, tak jak te projekty solarne, państwo przecież wiecie, jakie są z tym problemy, tak? Fotowoltaniczne, termomodernizacyjne i nie wiem, czy właśnie przez te zapóźnienia, przez tą ignorancję, bo przecież my, ja to zawsze powtarzam na tego typu spotkaniach, jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Lubelskiego nie jesteśmy totalną opozycją, ani ja, ani moi koledzy klubowi. My jesteśmy konstruktywni, my naprawdę staramy się panu marszałkowi podpowiadać wszelakie rozwiązania, ale on wie lepiej, a jak wie lepiej, no to statystyki mówią. Najbiedniejsi, najwyższe bezrobocie wśród młodych i wszelkie inne wskaźniki, z których się nie cieszę. Pomimo, że jestem radnym opozycyjnym, to jestem przede wszystkim mieszkańcem tego województwa i chciałbym, żeby ono się rozwijało szybciej, lepiej, żebyśmy mogli też się chwalić takimi sukcesami, jak może się pochwalić pan premier Morawiecki, czy poszczególni ministrowie. Wierzę, że na jesieni to nastąpi. Nie będę przedłużał. Jesteśmy po to przede wszystkim, żebyście to państwo nam pytania zadawali i na wasze pytania czekamy. Jeżeli będą również pytania dotyczące samorządu województwa lubelskiego, chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Szanowni państwo, mając świadomość, że dzisiaj przesuwają czas, prawda, czyli przesuwamy wskazówki zegarka, więc tym bardziej... Mamy czas. Nie wiem, czy słychać. Nie będę długo mówił, ale muszę powiedzieć kilka słów o swojej instytucji, czyli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przypomnę, że pracuję 18 lat, proszę państwa, w tej instytucji, więc znam ją od potrzeby. Szanowni państwo, nie sposób nie wspomnieć o tym, kiedy wygraliśmy wybory w 2015 roku i przejęliśmy instytucje rolnicze, m.in. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szanowni państwo, zastaliśmy
bardzo złą sytuację. System informatyczny był w rozsypce, nie mogliśmy realizować płatności bezpośrednich. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników, a głównie centrali, prawda, pana prezesa Obajtka, ale również wszystkich pracowników, począwszy od centrali poprzez biura powiatowe i oddział regionalny, udało nam się w terminie wypłacić wszystkie środki, które były przeznaczone w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Szanowni Państwo, tak jak już Pan powiedział, od 1 września zgodnie z zapowiedziami celem ograniczenia administracji powstały dwie agencje. Można powiedzieć, z dwóch agencji powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz jedyna agencja akredytowana płatnicza w Polsce, największa w Unii Europejskiej, która realizuje oczywiście wszystkie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, w ramach tych dwóch filarów. Oczywiście to, co Państwo wiecie również, od bieżącego roku, od tego roku, składacie Państwo wnioski w formie elektronicznej. Jest to wymóg unijny i odpowiednie prawodawstwo o tym, prawda, decyduje, że musimy złożyć wnioski w formie elektronicznej. Jak to się odbywa? Szanowni Państwo, nie trzeba się martwić, że nie zdołacie złożyć tych wniosków w terminie, to znaczy do 15 maja, bowiem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała się. Do 14 marca można było złożyć oświadczenie. Oświadczenie mogli złożyć wszyscy ci rolnicy, którzy mieli w swoich gospodarstwach, nie dokonywali, nie dokonują zmian, jeśli chodzi o 2018 rok w porównaniu do wniosku z 2017 roku. Takie oświadczenia wpłynęły. Wpłynęło ich 60 ponad tysięcy w naszym województwie ze 173 tysięcy wniosków z ubiegłego roku. Pozostałe wnioski spływają sukcesywnie. Pracownicy oczywiście biur powiatowych są przygotowani do przyjmowania tych wniosków. Każdy rolnik, który przychodzi, może sobie usiąść przy komputerze, prawda? Pracownik obok usiądzie i pokaże, jak należy się zalogować, jak należy wypełnić działki, jakie dokonać, jakich należy dokonać zmian i później ten wniosek zostaje zapisany w systemie informatycznym. Państwo dostaniecie takie potwierdzenie. Z tych zadań, które aktualnie realizujemy jeszcze w ramach tak zwanego PROW-u, prawda, czyli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakończyliśmy 20 marca nabór wniosków z obszaru D na modernizację gospodarstw rolnych, to jest na zakup maszyn i urządzeń. Tych wniosków prawdopodobnie, bo one jeszcze sukcesywnie spływają pocztą oraz biur powiatowych, będziemy mieli około 2000, więc pula środków, która została przyznana do naszego województwa, na pewno zostanie wyczerpana. Kolejne nabory, które nas czekają, to jest restrukturyzacja małych gospodarstw. Przypomnę, że tutaj kwota dofinansowania wynosi 60 tysięcy. Do jednego gospodarstwa premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej 100 tysięcy złotych, premia dla młodego rolnika 100 tysięcy złotych i te wszystkie działania będą uruchomiane jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Również takie działanie jest dla przetwórstwa, dla rolników w wysokości 500 tysięcy złotych można uzyskać pomoc, jeśli ktoś chciałby, prawda, w swoim gospodarstwie, budując odpowiedni budynek i go wyposażając, chciałby dokonać małego przetwórstwa, czy to zbóż, czy to mięsa, czy na przykład jakieś tam soki produkować z malin lub owoców miękkich, które w gospodarstwie produkuje, więc ta kwota z 300 tysięcy poprzednio została teraz podniesiona do 500 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o płatności, jakie realizujemy za 2017 rok, to spływają one na bieżąco. W tej chwili w skali całego kraju mamy wypłacone już 200 milionów złotych. Cała kwota to jest 14 miliardów 800 milionów około. Dla naszego województwa przypada około 1 miliard 400 milionów złotych każdego roku. Jeśli będą jakieś pytania, to
Proszę, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania z sali? Proszę? Dla celów zawodowych nie mam do mikrofonu. Dobrze. Moje nazwisko Sławomir Włodowski, jestem tutaj prezesem klubu sportowego PKS Bogucin i przewodniczącym klubu Gazety Polskiej Bogucina. Chcę nadmienić, że powstał niedawno klub Gazety Polskiej Bogucinie i zapraszam do współpracy. Mam takie pytanie do pana wojewody. Tutaj jako środowisko, można powiedzieć, prawicowe na terenie naszej gminy, jesteśmy gdzieś tam pomijani przy promowaniu kogoś, kogo chcielibyśmy na przykład promować w samorządzie naszym, jako po prostu prawicowcy. Jesteśmy wręcz stawiani, wręcz pokazywani palcem, że to są ci właśnie niedobrzy ludzie. A my jesteśmy za tą nową zmianą, bo uważamy, że to idzie wszystko w dobrym kierunku. Dlaczego tak się dzieje? Dziękuję. Jeszcze prosimy o pytanie. Tutaj są. Oni ja miałem takie pytanie. Ja mam takie pytanie tutaj w ogóle do wojewody i do tego. W naszej gminie rządzi, można powiedzieć, PSL, PZPR jeszcze, nie? No mamy gospodarkę, prowadzimy, hodujemy krowy. I mało działalność mamy. I mówicie, jak pięknie budują drogi. U nas, jak wuj drogę budował, to panie zalewa nam dom, oborę, piwnicę, wszystko, co tylko mamy. Jest tu wuj. Jest, niech się wypowiada ten temat. Mogę pokazać panu, na jakiej podstawie budował tę drogę. Nie miałem żadnych dokumentów. A przyjechała jakaś dama tam z Miejska Mazowieckiego, zrobiła opinię, że to my zalewamy, panie. To my zalewamy, panie, całe drogę i całe wszystko. Może się mój wypowiedzieć na ten temat? A mogę pokazać dokumenty panu, na jakiej podstawie jest budowa dróg. Druga sprawa, jedno się nie skończyło, a już drugą drogę budował po łące. Zabrałem panie 5 pary łąk i nie można tego odzyskać. Trzecia sprawa, zrobiliśmy panie 2 projekty, bo zabrali nam na S17, wzięli nam łąki, no i mieliśmy parę złotych, to mówimy, zrobimy, podwyższymy 2 domy. Panie, tak nas zrobili, że kurde raz, że to zrobiliśmy nielegalnie. Starostwo, wójt, i to jest taka klika, że to powinno być rozbite, on powinien dalej nikt nie startować, bo to jest, mówię panu, mogę zaraz panu wszystkie dokumenty, pokazać, jak to wszystko wygląda, że zgłosiliśmy do kolegium, przegraliśmy, w sądzie przegraliśmy nawet naczelny sąd. Tylko opinia pani dama przyjechała jakieś z Miejska Mazowieckiego, że my zalewamy. Że my zalewamy, droga jest i... A drogi drugi, a Wojt buduje te drogi, panie. Pokazać panu dokumenty, na jakich dokumentach buduje dróg wodny, drogi. Mogę panu pokazać. Chciałbym na to panu odpowiedzieć. A resztę szmalcowników i tych kasta załatwili sprawę. Wszystko poprzegradaliśmy. Wszystko, panie, to jest... Zalewamy my. Tyle, co muszę pokazać. Są jeszcze pytania? Pana głosu. Nie jestem antysemita, ale jestem patriotą Polski. Chodzi o jedwabne, nie wiem, czy to Polacy zawinili, czy nie, ale to byli pod przymusem. To, co chodzi o pogrom dziecki, to nie jest to powiedziane, że to Polacy zrobili. Prawdopodobnie Żydzi, bo to nie jest do końca wyjaśnione. Proszę Państwa, że otwiera mi się scyzory w kieszeni, jeżeli prezydent przeprasza Żydów za 68 rok. To tak nie powinno być. Czy pan premier? Teraz jadę w Lubinie Lubartowską, ulicą Ruch Obywatelski, panowie wiedzą, ten budynek, pałacyk piękny żydowski, autobus podjeżdża, wychodzą Żydzi z karabinami i wychodzą ludzie i Żydzi wychodzą, no, Wdziczkowicze, a te ich obstawiają, że Polacy są tacy złym narodem, że aż muszą przyjeżdżać ze swoim wojskiem.
Panowie, teraz i mam w związku z tym takie pytanie. Czy to jest prawda, że jak dostaniemy od Niemców reparacje wojenne, czy będziemy musieli zwrócić te pieniądze Żydom? I drugie pytanie. Chciałem o rolnictwo. Dlaczego nie możemy sobie utrzymać jednej świnki, tylko musimy rejestrować? I następne pytanie. Dlaczego się zwierzęta futerkowe nie możemy hodować? Zabronicie nam tego hodować. No to jest bezcelowe i bez sensu. Czyńcie co ziemię poddane, co wyhodujecie, to nasze. Do pana wojewody, co chodzi o to nasze województwo. Proszę państwa, nie wiem, czy to prawda, ale jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to województwa wschodnie po Wisłę, to miała być strefa buforowa. W razie działań wojennych, tutaj miały być działania wojenne, nic się nie może budować, żaden zakład pracy. Dziękuję. Trzeba do wszystkiego się odnieść, nie ma wyjścia w jakiś sposób. Znaczy to, czy to strefa buforowa zresztą jest od tyłu, czy nie, to nas to kompletnie nie interesuje. Być może ktoś miał takie plany, ale nie w naszym ugrupowaniu, żeby tej strefie buforowej sprzyjać. My rozwijamy to województwo, pokazałem panu cyfry, ilość kilometrów dróg ekspresowych, torów kolejowych i pieniądze na drogi lokalne z budżetu państwa, bo to, o którym mówił pan radny Marek Wojciechowski, oczywiście te 400 parę milionów złotych, to jest z Unii Europejskiej, a nie z budżetu województwa lubelskiego. To jest tylko przekazanie przez pana marszałka. Pytanie, dlaczego tak długo wstrzymywał to przekazanie, ryzykując teraz, że się ich nie wyda. Więc buforowa strefa, to zostawmy tę kwestię. Co do kwestii tych antysemickich, nieantysemickich, żydowskich, nieżydowskich i tak dalej, ja powiem panu tylko tyle, no, sam pan widzi, co się dzieje i czego to jest efektem. Natomiast trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę. Kto uchwalił ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej zabraniającą szkalowania dobrego imienia narodu polskiego i państwa polskiego? No ci panowie, którzy tutaj są przy stole, więc akurat oni dopiero po raz pierwszy od 28 lat postanowili postawić tamę temu, co się dzieje na Zachodzie. I dopiero się podniosło larum i teraz widzimy, w jaki sposób Polskę postrzegano na Zachodzie, w Europie, w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych. I co w Polsce robiono przez 28 lat III Rzeczpospolitej Polskiej, żeby zohydzić Polskę w oczach Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych czy Izraela. Bo to, co się tam mówi, to jest pokłosie tego, co myśmy robili w Polsce. Myśmy w Polsce produkowali pieniądze z budżetu państwa, kosmiczne pieniądze, takie firmy, które pokazywały Polaków tylko jako szmalcowników, jako kolaborantów niemieckich, tych, którzy biorą pieniądze od Żydów za ich ukrywanie. Kompletnie nie produkowaliśmy filmów, które mają gotowy scenariusz o rodzinie Ulmów z Markowej i wielu, wielu milionach tego rodzaju ludzi, czy wielu setkach tysięcy, czy dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy tracili zdrowie i życie przede wszystkim i narażali życie swoich rodzin przez to, że ratowali Żydów. Więc ta ustawa uchwalona dzięki tym panom posłom tutaj obecnym dopiero pokazuje, jaka jest skala problemu. Pan, w drodze sprostowania, pan premier Morawiecki jednoznacznie mówił przy okazji rocznicy marca 68, że nie było wówczas państwa polskiego, była jednostka geopolityczna, niesuwerenna, za którą my jako naród żadnej odpowiedzialności nie bierzemy i dlatego nie będziemy przepraszać za działania tamtej jednostki geopolitycznej. Więc proszę to nie mówić, że pan premier za cokolwiek przepraszał. Ale o premierze też pan powiedział, więc dlatego prostuję. Przechodząc do następnych pytań. Co do tej drogi, no ja nie znam sytuacji, musiałby pan przyjechać do Urzędu Wojewódzkiego, serdecznie zapraszam z dokumentami, ale sekundkę. Z dokumentami wtedy spokojnie sobie porozmawiamy, żeby zobaczyć w dokumentach, jak jeśli pan sobie życzy, serdecznie zapraszam, wtedy może jakieś rozwiązanie znajdziemy, że znajdziemy powód, może pan wójt jeszcze powie parę słów na ten temat. Co do Gazety Polskiej i rozumiem Wspólnoty Garbowskiej i państwa tutaj środowiska, zapewne pan poseł Sylwester Tułajew jeszcze powie na ten temat nie jedno słowo. Ja chcę państwu powiedzieć tak. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że Prawo i Sprawiedliwość w wyborach na wójta również gminy Garbów wystawi najlepszego kandydata z możliwych z poparciem wszystkich najważniejszych środowisk, które spowodowały, że Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy w 2015 roku.
Jeśli byłaby sytuacja taka, że wbrew środowiskom, które są autorami sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w tej gminie w województwie lubelskim, byłby wybrany kandydat na wójta, który nie odpowiada standardom Prawa i Sprawiedliwości i byłby sprzeczny z wolą tych środowisk, które są autorami sukcesu PiS-u, to byłby to skandal i sam się oklepuje. Dziękuję bardzo. Ja zacznę od jednego zdania jeszcze dotyczącego ustawy o IPN-ie i przykładu, typowego przykładu, jak szkodliwa, jak działająca antypolsko może być ta totalna opozycja. Otóż ta ustawa, była oczywiście debata prowadzona i jeśli chodzi o ten obszar związany z Holokaustem, ze zbrodniami niemieckimi i te zapisy, które tam się znalazły, że nie będzie można winy przypisywać narodowi polskiemu czy państwu polskiemu, one w ogóle w trakcie debaty nie były kwestionowane przez tą totalną opozycję. Nie zgłaszali tutaj zastrzeżeń. Zastrzeżenia dotyczyły i burzliwa debata drugiego obszaru związana ze zbrodniami nacjonalistów ukraińskich. I co się okazuje? Jak potem ta burza całkiem niespodziewanie się pojawia, ta totalna opozycja zamiast stanąć jednym frontem z rządem, z PiS-em, wszyscy jak jeden mąż w jednym szeregu, atakuje polski rząd, atakuje parlament, atakuje całą tą ustawę. Jest to też przykład działania po prostu antypolskiego, antynarodowego. Natomiast jeśli chodzi o te konkretne odpowiedzi dotyczące spraw rolniczych, dlaczego trzeba rejestrować każdą świnię? Otóż przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt bardzo ważna jest kontrola wszelkiego rodzaju ruchów zwierząt, prawda, przemieszczania zwierząt z gospodarstwa z jednego do drugiego. Szczególnie to jest ważne w kontekście zwalczania tego ASF-u. Tak jak powiedziałem, my prawdopodobnie będziemy skazani na tą walkę przez długie lata. A muszę panu powiedzieć, że niektóre przypadki i sprowadzenie tego ASF-u do gospodarstw, gdzie hoduje się świnie na terenie województwa lubelskiego, doszło z winy rolników, z niekontrolowanego, nierejestrowanego przepływu zwierząt. Stąd, jeśli ASF wystąpi nawet w tym gospodarstwie, gdzie jest jedna, dwie świnie trzymane, to restrykcje dotyczą całej okolicy. Skutki są dramatyczne dla całego. Dlatego wszyscy rolnicy, no tutaj to nie jest czas pokoju, to jest czas wojny, to jest choroba wyjątkowa, jeśli chodzi o ten ASF. Stąd spełnianie tych wszystkich reguł, przestrzeganie przez rolników musi być. Dlatego, że każdy musi przyjąć pewną odpowiedzialność za zwalczanie tej choroby. Natomiast jeśli chodzi o kwestie zwierząt futerkowych, rzeczywiście powstał projekt ustawy o zmiany ustawy o ochronie zwierząt, gdzie są dwa między innymi takie tematy, które nas, członków Komisji Rolnictwa, oczywiście też bardzo niepokoją. Kwestia zakazu hodowli zwierząt futerkowych i kwestia zakazu uboju rytualnego. My, członkowie Komisji Rolnictwa, nawet dosłownie to jeszcze się zebraliśmy w czwartek, mieliśmy spotkanie z ministrem rolnictwa. No i my oczywiście nie popieramy tych zapisów. Natomiast jaki będzie rozwój sytuacji, no to czas pokaże. No, być może będą decyzje takie polityczne, że jednak ten projekt ma być poparty przez wszystkich posłów i wtedy niestety by się stało. Aczkolwiek chciałem panu powiedzieć, nie znajdzie pan posła Prawa i Sprawiedliwości w Komisji Rolnictwa, który by na dzień dzisiejszy ten projekt popierał. Kto popiera? Kto popiera? Jarek?
No, rzeczywiście, ja powiem, jaka była geneza. Jest taki zespół, bo oprócz komisji w parlamencie są różne zespoły parlamentarne. I jest zespół parlamentarny, zdaje się, nazywa się Miłośników Zwierząt. I tam ponadpartyjnie powstał ten projekt. Niestety projekt ten został przejęty. Ale wszyscy są miłośnikami zwierząt. Ja też jestem miłośnikiem zwierząt. Bo też mam. Na pewno mój pies ma lepsze życie niż ja. Ale to, co, że tak powiem, jest kłopotliwe dla nas Prawa i Sprawiedliwości, że projekt ten został przejęty i jest prowadzony reprezentantem wnioskodawców, jest poseł Czabański z Prawa i Sprawiedliwości. Jest to dla nas sytuacja kłopotliwa. Drugim kłopotem to jest to rzeczywiście, że projekt popiera Jarosław Kaczyński, to mogę powiedzieć o kulisach. My, jako członkowie zespołu rolnego, czyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Komisji Rolnej Sejmu, ale też z Senatu, wystosowaliśmy takie pismo z argumentami, które zostało też do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego dostarczone. No mogę powiedzieć, że prezes skomentował to: ja pozostanę przy swoim zdaniu, wy pewnie pozostaniecie przy swoim zdaniu. Natomiast jaki będzie rozwój sytuacji, jeszcze w tej chwili nie jest to przyjęte. No ale to by było niedobrze. A jeszcze jedno pytanie, kiedy zostaną wyrównane chłopom te dopłaty? Przecież do nas wprowadziły do Unii Europejskiej te szmalcowniki PSL-owskie i komunistyczne i do tej pory nic się nie dzieje. Dobrze, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Dopłaty, kształt dopłat i kształt polityki rolnej Unii Europejskiej jest w tych cyklach, prawda, kilkuletnich, prawda? I w tej chwili rozpoczną się rozmowy na temat kształtu tej polityki rolnej. Założenia naszego Ministerstwa Rolnictwa i naszego rządu będą takie, żeby wspólna polityka rolna europejska została utrzymana, czyli żeby budżet nie był też zmniejszany chociażby na dopłaty, ale żeby te właśnie dopłaty, drugi postulat, wreszcie w kolejnej perspektywie finansowej były wyrównane, żebyśmy my, takim samym, nasi rolnicy w takim samym zakresie korzystali z tych dopłat jak rolnicy na zachodzie. I kolejny nasz postulat, który będzie też tam przedstawiany, to żeby z tej wspólnej polityki rolnej korzystały przede wszystkim gospodarstwa rodzinne. To są takie. Także będziemy o to walczyć. To jest jeden z głównych postulatów naszego ministra rolnictwa. A co z tymi refundacjami? Dziękuję bardzo. Jeszcze na temat strefy buforowej, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. No, to bierze się z całego modelu, który funkcjonował za czasów naszych poprzedników, za czasów PO-PSL. Oni wtedy bardzo często używali takiego sformułowania, że kieruje się modelem polaryzacyjno-dyfuzyjnym. Mówili oni w tym zakresie w taki sposób, że wspieramy silne ośrodki, silne, duże miasta, a ci, którzy są obok, zostaną w jakiś sposób wchłonięci, prawda, ta dyfuzja nastąpi, że również się na tym wzbogacą. Oczywiście ten model, który był wyznawany przez PO-PSL, w żaden sposób się nie sprawdził. No, widzimy to na przykładzie Warszawy i województwa mazowieckiego. Bardzo bogate miasto, bardzo bogata stolica, Warszawa, ale już poza granicą, czyli województwo mazowieckie, w żaden sposób na tym nie korzysta. To jest jedno z najbiedniejszych również województw, jeżeli wyłączymy Warszawę. My jako Prawo i Sprawiedliwość od samego początku mówiliśmy o całkiem innym modelu, o modelu zrównoważonego rozwoju. I to wielokrotnie pada z ust najpierw pani premier Beaty Szydło, teraz pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zrównoważony rozwój, czyli jednakowo ma się rozwijać duże miasto i jednakowo ma się rozwijać najmniejsza wieś. Dziś warto również zauważyć, w jaki sposób właśnie ten rozwój wygląda. I dlatego my chcemy nadrobić ten rozwój, szczególnie w małych miejscowościach, w małych gminach. I na przykład, kiedy mówimy o tych licznych programach drogowych, ten program, który funkcjonował przez lata i my jako Prawo i Sprawiedliwość zwiększyliśmy środki na drogi gminne i drogi powiatowe, warto zwrócić uwagę, jak były te dzielone pieniądze w poprzednich latach, a jak jest teraz.
To kiedyś było tak, że to silne ośrodki zdobywały te pieniądze i silne, bogate gminy rzeczywiście pozyskiwały jeszcze dodatkowe dofinansowanie na realizację inwestycji. Dziś dzięki Urzędowi Wojewódzkiemu, dzięki panu wojewodzie, te zasady zostały zmienione w taki sposób, że rzeczywiście małe, słabe gminy mają większe szanse na to, żeby pozyskać środki finansowe na realizację tych ważnych inwestycji. Jeszcze raz podkreślę, zrównoważony rozwój to to, co jest kluczowe i bardzo ważne i właśnie w taki sposób staramy się rozwijać i województwo poprzez działania rządowe, ale również tak patrzymy na cały kraj. Parę zdań, może jedno, dwa, na temat ustawy o IPN-ie. Rzeczywiście bardzo ważna ustawa. My ją przyjęliśmy po to, żeby jasno powiedzieć w końcu, kto był katem, a kto był ofiarą II wojny światowej. Dla nas to było bardzo ważne i bardzo kluczowe i bardzo znaczące. Dlaczego? Ponieważ według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych mniej więcej dwa razy w tygodniu w bardzo poczytnych gazetach, ogólnie mediach zagranicznych pojawiała się informacja, która się nie powinna pojawiać, o obozach zagłady, mówiące o właśnie. I my chcieliśmy zakazać, żeby nie było takiego przyzwolenia, żeby na zachodzie, żeby za granicą naszego kraju oczerniać nasz kraj. I dlatego przyjęta ta ustawa, żeby jasno i wyraźnie powiedzieć całemu światu, kto był ofiarą, a kto był katem II wojny światowej. Kiedy mówimy o samorządzie, bo ja rzeczywiście zapoznałem się z pismem wspólnoty na temat właśnie przygotowań do wyborów samorządowych, ja chciałbym powiedzieć jedno, że w marcu 2017 roku prezes Jarosław Kaczyński stworzył taką nową strukturę w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Powołał 17 przewodniczących wojewódzkich zespołów samorządowych, 16 województw, ale miasto Warszawa, stolica została wyłączona, czyli jeszcze właśnie 17 przewodniczących wojewódzkich zespołów samorządowych. Na województwo lubelskie prezes Jarosław Kaczyński wskazał moją osobę, żeby zorganizowała, żeby przygotowała podstawy, żeby przygotowała wybory samorządowe w ramach Prawa i Sprawiedliwości. I rzeczywiście ta praca jest. Ta praca to nie tylko te spotkania, ale również sprawa związana z przygotowaniem programu wyborczego. Ten program wyborczy po raz kolejny w wyborach samorządowych mamy przygotowany dla województwa lubelskiego. On za kilka tygodni ujrzy światło dzienne i przedstawimy go. Ale to również sprawa związana z kandydatami na wójtów, burmistrzów, na prezydentów, czy też właśnie jak teraz przygotowuję również listę kandydatów do sejmiku województwa lubelskiego. Chciałbym jednoznacznie zapewnić Państwa to, co już również powiedział Pan Wojewoda, że my jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy popierać osoby, które przede wszystkim swoją działalnością dotychczasową, ale i właśnie patrząc na tą dotychczasową działalność, będziemy wiedzieć, jak będzie ta osoba postępować w przyszłości, ale kiedy będziemy przekonani, że ta osoba realizuje program Prawa i Sprawiedliwości. Ten program Prawa i Sprawiedliwości jest jasny i jest bardzo mocno czytelny. On jasno można powiedzieć, czy ktoś przez ileś lat wcześniej realizował, czy realizował program PiS-u, czy nie. Jasno można powiedzieć, jak ta osoba reagowała również na różne zapowiedzi, na różne inicjatywy, w jaki sposób wyrażała się przez ostatnie dwa lata na temat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ale również zwrócę uwagę, na co ja bardzo mocno zwracam uwagę. Otóż po wyborach parlamentarnych rzeczywiście spotkałem taką jedną osobę, chociaż to było kilka później osób, które znając historię tych osób, jak one postępowały jak one reagowały na Prawo i Sprawiedliwość, jak się wypowiadały, ale po wyborach prezydenckich, po wyborach parlamentarnych przyszła taka jedna osoba do mnie i powiedziała: nareszcie wygraliśmy wybory. A ja tak tylko zmarszczyłem brwi i powiedziałem: wygraliśmy? Chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że tego typu zachowania będą bardzo mocno weryfikowane. Czyli ja nie dopuszczam takich sytuacji, że osoby, które do tej pory
szkalowały Prawo i Sprawiedliwość, wypowiadały się negatywnie, działały w innych partiach i tam rzeczywiście no, korzystały z tego, że właśnie były w innych partiach, a dzisiaj tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jest na czele sondaży i tylko dlatego chcą się przyłączyć, chcą skorzystać z naszego szyldu, tego szyldu nie dostaną. Tego szyldu nie dostaną i to będziemy bardzo gruntownie sprawdzać. Będziemy stawiać na takich kandydatów, którzy będą realizować program Prawa i Sprawiedliwości. Nie będziemy stawiać na tych, którym tylko szyld PiS-u jest potrzebny. Absolutnie nie. Będziemy stawiać na te osoby, które będą realizować program Prawa i Sprawiedliwości, które będą współpracować z Prawem i Sprawiedliwością, będą działać razem z wojewodą, razem z parlamentarzystami, bo na tym nam bardzo mocno zależy, tak żeby rzeczywiście dobra zmiana przyszła do gmin, bo rzeczywiście jest bardzo duża potrzeba, żeby w gminach ta dobra zmiana przyszła. Przepraszam za to powtórzenie, ale właśnie ten kompleks ustaw, ten kompleks zmian, które przyjęliśmy w ramach ustawy, zmiana kodeks wyborczy, był bardzo istotny. To właśnie może kilka zdań na temat tej bardzo ważnej ustawy, którą przyjęliśmy. Ona ma dwa wymiary. Pierwszy wymiar to ten związany z działalnością, bieżącą działalnością samorządu terytorialnego. My uchwaliliśmy właśnie w tej ustawie takie zapisy, że transmisje mają być dostępne w internecie z posiedzenia Rady Gminy, z Rady Powiatu, z Sejmiku. Mają być również dostępne informacje, jak dany radny głosował. To jest bardzo istotna rzecz. Ale z drugiej strony, czyli tak, jedna sprawa to jest ta transparentność, w jaki sposób funkcjonuje samorząd, a z drugiej strony to, w jaki sposób są przeprowadzane wybory samorządowe. To, że będą dwie komisje wyborcze, bo wiemy dokładnie, co się działo, jak to wszystko wyglądało podczas poprzednich wyborów. Wiemy dokładnie, że bardzo często, kiedy było zamknięcie lokali wyborczych, członkowie mówili, szybko policzmy, bo trzeba iść do domu. Jak to liczenie się odbywało, to różnie to wyglądało, dobrze o tym wiem. Gdyby nie mężowie zaufania w wielu komisjach, to te wyniki byłyby całkiem inne. I rzeczywiście w jednej gminie, gdzie komisje były po przeciwnej stronie ulicy, w jednej był mąż zaufania, w drugiej nie było i się okazało, że wyniki znacząco się różnią. Jedna strona ulicy popierała jedno ugrupowanie, a drugie z drugiej strony ulicy mieszkańcy poparli całkiem kogo innego, całkiem inne wyniki były. No ja nie wierzę w to, że mieszkańcy tak mocno są podzieleni, ale w jednej komisji był mąż zaufania, w drugiej go nie było. Więc wprowadzamy dwie komisje, druga komisja będzie liczyć głosy odpowiednio i to co ważne, to już nie wójt. Nie wójt, który jest najbardziej zainteresowany wynikiem wyborów, nie on będzie organizował te wybory, tylko komisarz wyborczy. Komisarz, który będzie odpowiednio czuwał nad organizacją tych wyborów. Tam jest jeszcze innych bardzo dużo takich szczegółów, ale to nie chcę zbyt długo na ten temat opowiadać. Jeszcze raz to powiem bardzo mocno, bo to wiem, że szczególnie w tej gminie jest bardzo istotne, bardzo ważne. Będziemy popierać tylko i wyłącznie tych kandydatów, którzy będą realizować program Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie chcą wykorzystać, znaczy będziemy wspierać tych, którzy będą realizować program Prawa i Sprawiedliwości, i będziemy popierać tych, którzy tylko chcą skorzystać na naszym szyldzie, a po wyborach znowu powiedzieć do widzenia i dziękuję, nie będziemy współpracować z PiS-em. Tego będziemy się wystrzegać. Dziękuję. Jeszcze jedno słowo, dosłownie. Tak. Pan o reparację pytał, jeszcze do pana zwrócę. To są, proszę państwa, kwestie następujące. Jak państwo wiecie, reparacje są policzone w Sejmie na 850 miliardów i tak dalej. Jeśli w ogóle ich będziemy dochodzić i będziemy w stanie dojść ich skutecznie, bo to jest pytanie natury prawno-międzynarodowej, to zapewniam pana, nie ma w ogóle jakiegokolwiek problemu z tym, żebyśmy mieli je komukolwiek przekazywać. Jak ich dojdziemy, to będą nasze i proszę porzucić te plotki różne, które mówią, że Żydzi nam ich zabiorą. Absolutnie nie. Mienie pożydowskie, jak państwo wiecie, to było mienie obywateli polskich, którzy nie zostawili spadkobierców zgodnie z prawem, przeszło na Skarb Państwa. Koniec, kropka. Nie ma w ogóle podstaw prawnych do takiego myślenia, że ktokolwiek nam zabierze reparacje, których będziemy dochodzić ze strony niemieckiej za zniszczenia wojenne. To po pierwsze. A po drugie, jeszcze tylko kwestia tych futerek. Pan hoduje zwierzęta futerkowe? Tak, tylko... Nie. Nie, tak? A kto z państwa na tej sali hoduje zwierzęta futerkowe? No to
co to za problem jest w ogóle? Wydmuszka, to jest wydmuszka, tak naprawdę wydmuszka problemu, bo zdecydowana większość rolników w Polsce, was również w gminie Niemce, to są rolnicy, którzy nie mają nic wspólnego z wyrobami podatkowymi. Oczywiście, że jest tak, jak pan poseł mówi, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości w komisji są przeciwni tej ustawie, natomiast nie podnoście państwo problemu zwierząt futerkowych do problemu racji narodu polskiego, bo sami zobaczycie, że nawet na tej sali nie ma nikogo, kto by w ogóle się tym zajmował. Jeden, dobrze, jeden. A kto hoduje inne zwierzęta? Znaczy, nie hoduje, ale wszyscy mówią o futerkach. A tam są inne cudowne zapisy tego typu, na przykład jadę autem, spadam na sarnę i muszę jej udzielić pomocy. To trzeba wdychanie, teraz porusza inny temat. Ja mówię o zwierzętach futerkowych, bo pan wprost mówi o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Więc zapytałem, kogo ten problem dotyczy. No nikogo. Jest tej ustawie. Całościowo tej ustawie. Ale mamy na terenie takich. No. Jeden. Może to jeden, ale mamy. I ci ludzie z tego żyją, jeszcze ktoś... Ale ja panu tego nie kwestionuję, tylko jeszcze raz powtarzam. Nie dajcie się puścić w kanał, że jest to temat. Ustawa nie jest uchwalona, jest w fazie projektowania. Dotyczy absolutnie niszowej sprawy, indywidualnych przypadków w ogóle w województwie lubelskim, na terenie gminy Garbów, może jeden, może dwóch, a my to podnosimy do rangi racji narodowej na spotkaniu z wyborcami w gminie Garbów. Jest jak jest, jest procedowana, posłowie są przeciwni, będzie trudno, natomiast no nie stwórzmy z tego problemu, bo ja mam wrażenie, że ktoś ten problem nam tam gdzieś podkłada i podsyca. Panie wojewodo, ale popieramy Prawo i Sprawiedliwość, słusznie. Ona ale ja rozmawiam, pan nie zwróć uwagę, że pan się nie godzi na to. Pszczoła Grzegorz Rolnik, delegat lubelskiej Izby Rolniczej. Ja odnośnie właśnie tych zakazów uboju zwierząt, nie? Już żeśmy teraz przerabiali. Rytualnego. Tak, tak. Ja mam akurat bydło mleczne, no ale to nas dotyczy. Ja, jeżeli wejdzie ta ustawa, na rocznie stracę 20 tysięcy. Nie przy gospodarstwie. To już żeśmy przerabiali. To naprawdę będzie krok wstecz. Na każdej sztuce około 2 zł wtedy na kilogramie poleciało. Ubój rytualny. Cielaki też od razu cena spadła. W tej chwili jest ASF, wszyscy się przerzucają na wydmo miejsce. Jeżeli będzie to ustawa, to naprawdę to będzie krok do tyłu. To będzie krok wstecz, nie do przodu. A odnośnie zwierząt futerkowych, to chyba tam też chodzi głównie o te zachodnie firmy, które utylizują resztki, powiedzmy, hodowli innych zwierząt. Także nie, jeżeli potrzeba by posłom z Komisji Rolnictwa coś pomóc, to my chętnie to pomożemy, bo to naprawdę na własnej skórze to czujemy, że będziemy stratni. To naprawdę dużo. My jak Lubelska Izba Rolnicza mamy gotowe stanowiska, które przesyłamy posłom i senatorowi lubelskiej, jak i do premiera, i do prezydenta niektóre, odnośnie uboju rytualnego. Jest to bardzo ważna sprawa, dlatego że tutaj gminy żydowskie kupują od nas, jest to 80% naszego bydła mięsnego. I koszt takiego bydła mięsnego, oni płacą 2 zł na kilogramie więcej, co kolega wspominał, jest to 1200-400 zł więcej na każdej sztuce. Na tym zyskuje też i zakład przetwórczy, dlatego że Żydzi biorą tylko przednie połówki, bo tylne już są nieczyste, a więc płacą Żydzi więcej, a zostawiają to w zakładzie mięsnym. Także jest to dla nas bardzo ważna sprawa. Odnośnie zwierząt futerkowych, to też bym nie bagatelizował, dlatego że tam chodzi o utylizację. Ale panie Gustawie, ja nie zbagatelizuję, tak ja zrobiłem sądę, kogo to dotyczy, nikogo. No tutaj nie. Ale temat jest też ważny, bo to dotyczy około 60 tysięcy rolników. Proszę państwa, tutaj jeszcze pan były poseł Czyżyk chciał zabrać głos. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję szanownym panom posłom, panu wojewodzie, wszystkim zabierającym głos. Chcę po prostu taką wyrazić jedną refleksję. Jeżeli sami kontraktorzy w 1989 roku popełnił straszną rzecz, mianowicie związaną z PGR-ami,
To było po prostu w ogóle koszmarne. To po prostu było wielkie pijaństwo, które zostało w jakiś sposób przez złych ludzi zaprojektowane. Kiedy po raz pierwszy zaczął funkcjonować samorząd województwa, między innymi ja tam byłem i też biję się w piersi, za tamto też się biję w piersi, choć ustawa o samorządzie gminnym jest moją dumą. Ale tutaj sejmik województwa, wszystkie sejmiki też tak były nastawione na swoją kompetencję, na to, że jak to rosną w autorytet, że właściwie pogrzebały strukturę przedwojennych kolei. To się w ogóle zaczęło dziać. Drobienie i w ogóle duma przedwojenna rzeczywiście przestała być dymą. Dopiero teraz, tak jak pan wojewoda mówi, w ogóle zaczyna to po prostu odwracać się. I reindustrializacja, i koleje, i to wszystko w ogóle, i to chwała Bogu, że wstrzymany został obrót ziemi. Prawda, że to 500 plus już nie będę powtarzał. Trzeba w ogóle tą glorię głosić. Ale chcę jednocześnie powiedzieć, co mnie boli i jaki jest mój grzech. Przed wami się wyspowiadać. Jeżeli są czarne procesje, jeżeli my po prostu wyznajemy personalizm, jeżeli my jesteśmy w tej cywilizacji, to dlaczego te czarne procesje nie zostaną oplecione białymi procesjami, łańcuchem tych wszystkich ludzi, którzy mówią, że Europa w przyszłości będzie czekała na nasze wartości. Bo pytam, jaka demokracja, jakie wartości? I Ojciec Święty Jan Paweł II mówi, demokracja bez wartości. I teraz jeszcze jedną rzecz i za chwilę jeszcze podam w ogóle taki przykład, który dotyczy ogromnego wysiłku. Ogromnego wysiłku, który również nauczyciele muszą przyjąć. Mianowicie jest zamierzenie, ażeby te lokalne po prostu w ogóle wysiłki, ta lokalna historia, też naszych żołnierzy w tlenie, tą w ogóle rozpudę, w ogóle przeanalizować naukowo i niech ci, którzy robią prace dyplomowe, nauczyciele dyplomowani, niech zajmują się i idzie w tym kierunku i tak będzie, że nie będzie po prostu w ogóle robienie w ogóle takich prac i potem podwyższenie pensji praktycznie za nic, bo to po prostu jest bicie piany. Nauczyciel musi być kimś i będzie kimś, ale trzeba zacząć, prawda, od tego, że jeżeli on dźwiga się w karierze swojej, musi badać, musi być badaczem. I to jest piękne i to zaczyna się, prawda, dobrze robić. Ja mówię o tej rozbudzie dlatego, że tam można by było wspaniałe prace zrobić, ile nocne, prawda, przywiązanie się do drzewa, ile to po prostu nas kosztowało i ile zarabiali w ogóle tutaj ci, którzy, nazywam panie to wojewodą, to jest wielki sabotaż. To jest wielki interes i działanie interesów obcych i agentur obcych. I to trzeba po prostu też sobie. I to trzeba bardzo uważnie w ogóle na to patrzeć. A na zakończenie chcę powiedzieć, że wielki filozof Aszkenazy, Żyd, który po prostu przepięknie odnosi się do tego, czy mogą Polacy się porozumieć z Żydami w tej sytuacji dzisiejszej. I on opisuje niezwykle w ogóle symbolicznie. Polacy to jest ciało bez głowy, Żydzi to jest głowa bez ciała. To jest kwestia w ogóle II wojny światowej. Myśmy stracili inteligencję po wojnie światowej. Zostało ciało. Żydzi, jak oni sami mówią, no stracili ten motto w ogóle, natomiast została inteligencja. I to w ogóle całe eseje czytać, to jest niezwykle ważne. I znów będziemy zabiegać o to, żeby w ogóle takie opracowania, jak w ogóle na zakończenie przeczytam, zresztą mego bardzo, bardzo kochanego profesora, z którym mam kontakty, pana profesora Kierzuna, który jeszcze jest w pełni sił, i on mówi tak. Przeprowadziłem w Kanadzie ankietę wśród dwóch swoich studentów. Jakiej narodowości, zapytałem, byli ci naziści? Bo nigdzie się nie pisze.
na 102 studentów 62 napisało polskiej. Zapytałem dlaczego. Odpowiedzieli, posłuchajcie. Dlatego, że były i są polskie obozy koncentracyjne. A wiadomo, że obozy koncentracyjne były organizowane przez nazistów, żeby mordować Żydów, ponieważ gro było na ziemiach polskich, więc Polacy są nazistami. I w tej chwili cały świat tak uważa. I teraz w ogóle w tych właśnie wszystkich pracach naukowych, w tych wysiłkach nauczycielskich, w tym po prostu samorządach gminnych, my musimy podjąć się tych w ogóle prac, krok po kroku. Mamy wspaniałą szkołową inteligencję, niech ona na język angielski to wszystko przetłumaczy. Niech ona po prostu w ogóle z tym idzie. Czy to jest Opus Dei, czy to po prostu w ogóle są światowe dni. Oni mają mieć misję. I tak bardzo w ogóle się cieszę, że w ogóle no tutaj panowie... Po 9 wieczorem w sobotę to jest możliwe. Tak, tak, panowie w ogóle, że można było wysłuchać i to jest bardzo piękne i żeby te święta, Boże, te święta wielkanocne, no, żeby się były w jakiś sposób Bożego Narodzenia, żeby ten Bóg się rodził, ciągle rodził, ale i zmartwychwstawał. Także za to wszystko, za wszelkie wysiłki. Panie wojewodo, jak najwięcej tych w ogóle lektur i tych wypowiedzi w Radio Maryja, bo to jest w ogóle... Nie zła trybuna, panowie również w ogóle czasem. Dziękuję bardzo. Ostatnie jeszcze takie pytanie do panów parlamentarzystów, bo z tego co mi wiadomo, wchodzi w przyszłym roku, od przyszłego roku wchodzi reforma samorządowa, to znaczy tyle wiem. Dwie kadencje, wójt, burmistrz, prezydent i dziękujemy. Ja chciałbym zapytać, jak to wygląda ta reforma na zasadzie w radach gmin? Czy w radach gmin to będzie to samo? Dwie kadencje nie będzie. Ale ja tylko zasygnalizuję jedną sprawę. W radach gmin zasiadają ludzie, którzy są powiązani umowami o pracę podległym wójtom, burmistrzom, wojewodom. Biznesowo są powiązani. To panowie powiedzcie. Co w takiej radzie gminy taki człowiek może sprzeciwić się panu wójtowi, czy panu prezydentowi, czy panu burmistrzowi? Po prostu dla mnie tworzą się lokalne sitwy, jeżeli coś takiego jest. I powinno się też głębiej sięgnąć, żeby ludzie powiązani biznesowo umowami o pracę nie mieli prawa kandydowania do rad gmin. Bo to jest chore. Wójt sobie po prostu ustawia tych ludzi, bo się boją, ci ludzie skorbyk powiedzieć, no bo zwolni z pracy. I tu powinno też się nad tym zastanowić parlament i do tego też dążyć, żeby tego nie było. Zabronić w ogóle kandydowania tym ludziom do rad gmin. Jeszcze jedna sprawa. Jak ja słyszę to na przykład, że są społeczni kuratorzy. Panowie, nie oszukujmy się. To nie są żadni społecznicy. Trzeba to jasno powiedzieć. Oni będą, niech pracują, oni biorą za to pieniądze. Ale wielu ludzi po prostu wychodzi z założenia, że oni społecznie pracują. Załatwiliście sprawę bardzo dobrze z tym, że zaprzestano konkursów, czy to na szczeblu gmin, powiatów i tak dalej. Przyjmuje się tego, pracodawca przyjmuje tego, kogo chce, a nie po cichu się załatwia, że niby konkurs się ogłasza, a przyjmuje się tak tego, kto miał wygrać. To dobrze zrobiliście, więc mówię, to nie oszukujmy ludzi, że to są społecznicy, bo to nie są społecznicy, oni biorą pieniądze. Tak samo, żeby nikt nie źle nie zrozumiał. Mamy ochotnicze straże pożarne, mamy WOPR-y, mamy DOPR-y, GOPR-y, przecież tam ludzie pieniądze biorą. A mówi się, że to są górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Niech oni biorą, ja jestem za tym. Tylko wielu ludzi nie wie o tym, że oni biorą pieniądze. No jak ochotnik, to jak on może brać pieniądze? Trzeba jasno mówić, że oni biorą za to pieniądze. Chwała im za to, że poświęcają swój czas, ale biorą pieniądze.
Dziękuję. Nieprawda, straż ochotnicza, pożarna, duchowie nie biorą pieniędzy. Jestem członkiem straży, proszę pana, proszę takie za ćwiczenia, już pan mówi, za akcję biorą. Ja jestem za tym, nie biorą. Proszę pana, niech biorą. To poświęcają swój czas. Poświęcają swój czas, nie biorą, proszę pana. Bo my, jako społeczeństwo, 80% społeczeństwa nie wie o tym, żeby wierzyć w imię. Wierzcie, naprawdę. Ja nie wierzę, bo ja jestem członkiem, więc po prostu... Ja mam takie pytanie do pana wojewody, zgodnie ASF, jestem myśliwy, myśliwym jestem. Słuchajcie państwo, polujemy, Boże Garbowa, mieszka na terenie Garbowa, polujemy przez lasów kozłowieckich, mamy 5 obwodów łowieckich, od Sakramu Sielskiego po Janów Pazarskich, a więc Stan Diakonii Arabskich. Poluję tam, przypatrzyłem się, jak pięknie dziki przebywają przez Bóg na teren naszej Polski, bez żadnego ale, to mają prawo. I pytanie mam takie wśród myśliwych, takie pytanie. Słuchajcie państwo, że tak, znajduje się stara ogniska dzików, 60 sztuk, 40, które padają. Znajduje się to jest stara zatwierdzona. Ale są przypadki takie, że gdzieś w jednym okolicy znajduje się jeden tylko dzik. I co się okazuje, że jest takie podejrzenie, że prawdopodobnie można tego dzika sporego zapakować i go gdzieś na jakiś teren sobie sąsiedzki przywieźć i tam pokazać się ognisko. I tu do pana wojewody mam takie pytanie, może takie, że poszerzenie, czy to może nie być prawdą, bo dziki padają, jak jest pomór, 60 sztuk, 70 masowo padają. A tu nie jest takie miejsce, że to jest jeden tylko dzik i już się stwierdza, że jest. To jest takie ciekawe, że myślimy takie, my chodzimy, polujemy, mamy nakaz górny, zarządu goła, polujemy, chodzimy, no dajemy siebie wszystko, nikt nie czeka na nas, też tu go szukamy. A są takie przypadki dziwne. I proszę zwrócić uwagę. Odnośnie dzika mamy przypadki, że są znalezione kilka sztuk zamrożonych. To może być przykładem tego, że są polowania. Jeżeli są polowania w strefach, te dziki muszą być przechowywane w chłodni. Jeżeli wyjdzie wynik dodatni, trzeba te dziki zutylizować. Te dziki utylizowane są na koszt koła łowieckiego. I tu jest błąd, myśmy to zgłaszali do Komisji Rolnictwa. Powinny być utylizowane na koszt Skarbu Państwa. A jeżeli nie, to są nieuczciwi myśliwi, wyrzucają to w teren. Mamy takie przypadki zgłoszone w województwie lubelskim. To może być podobne. Szanowni państwo, jeszcze raz do tego, co Gustaw powiedział wcześniej, ja nie bagatelizuję kwestii problemu zwierząt futerkowych, ja tylko zrobiłem sądy na tej sali. Proponuję i wyszło mi na to, że mówię, nikogo to nie dotyczy, więc pod tym względem tylko to robię. Ja mówię, przecież posłowie są przeciwni, tylko pokazuję, jaka jest skala problemu tylko zwierząt futerkowych, bo jeśli chodzi o ubój rytualny, jeśli chodzi o kwestię, którą pan podjął, to oczywiście, że tak. To jest inna kwestia niż zakaz tylko i wyłącznie hodowli zbiorów futerkowych. Więc miejmy proporcje o tym, co mówimy. To po pierwsze. A jeśli chodzi o ASF, nie ma, proszę państwa, takiej możliwości zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią i prowadzimy z nią wspólną politykę rolną, ażebyśmy my samodzielnie mogli decydować o tym, że w takim przypadku, jak pan mówi, nie będziemy tego określać ogniskiem, nie będziemy stosować wszelkich restrykcji w stosunku zarówno do myśliwych, jak i do rolników. Jeśli chcemy rzeczywiście w dalszym ciągu w Polsce, bo to nie jest kwestia tylko województwa lubelskiego, województwo lubelskie dzisiaj rzeczywiście ma najwięcej ognisk w Polsce. Natomiast jeśli chcemy w ogóle mówić o województwie lubelskim w Polsce jako obszarze, na którym rolnicy hodują trzodę chlewną, to uwierzcie mi państwo, pod tym względem nie ma odwrotu. Albo restrykcyjnie podejdziemy do kwestii zasad bioasekuracji zarówno w gospodarstwach rolnych, od tych najmniejszych do tych największych, jak i jeśli chodzi o kwestie polowań i w ogóle obchodzenia się z dzikami padłymi. I to robimy. Te lasy są przeszukiwane i również przy pomocy wojska. Ostatnio słyszałem, że Sejmik chce, żeby akurat nie ten pan poseł, nie ten pan radny Wojciechowski, tylko PSR z Platformą chcą stan klęski żywiołowej, to jest po prostu, proszę państwa, chore, żeby stan klęski żywiołowej wprowadzać na terenie województwa lubelskiego w sytuacji, kiedy wszystkie rzeczy, które mogą być w ogóle podjęte w walce z ASF-em, są podjęte bez ustawy
stanie klęski żywiołowej, która wprowadza ograniczenia z kolei dla wolności i praw ludzi. No, chcecie Państwo zakazu przemieszczania się, no, albo chcecie Państwo zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego chce PSL czy Platforma. No, nie mieli pomysłu na to, jak zwalczyć z dzikami do 2015 roku, więc wprowadzają środki zastępcze, grając na emocjach rolników. Nie ma innej możliwości, jak po pierwsze restrykcyjne zwalczanie ASF-u, restrykcyjne, niestety, obligowanie rolników do zasad bioasekuracji. To na to są zresztą środki w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja wydała, jak tu pan dyrektor mówi, już kilkadziesiąt milionów złotych na ten cel dla rolników i z tym się trzeba pogodzić. Nie może być tak, jak niektórzy rolnicy mówią, a pozwólcie nam hodować. Na Białorusi hodują, na Ukrainie hodują. To nie jest kwestia tego, czy pozwalamy, czy nie, bo na Białorusi i na Ukrainie ukrywają fakt ASF-u. Te dziki przychodzą do nas z Białorusi, z Ukrainy i przychodzić będą, bo jak tam nie ma w ogóle zwalczania ASF-u, to on się wyłącznie będzie rozwijał w latach następnych i musimy robić te zapory po to, żeby się od nich odgrodzić. Natomiast my jesteśmy częścią Unii Europejskiej i uwierzcie Państwo, zdecydowana większość tych nakazów i zakazów pochodzi wprost z prawa Unii Europejskiej i jest przez Komisję Europejską nakładana. No nie wyjdziemy z Unii Europejskiej dlatego, że jest ASF na terenie województwa lubelskiego i do tego się musimy dostosować. Inna kwestia i drugi tor, który jest rozległy i na to trzeba zwracać szczególną uwagę i zwracamy i po to się spotykamy z rolnikami, to jest bieżąca pomoc tym rolnikom, którzy są dotknięci ASF-em na terenie województwa lubelskiego, zarówno tym, u których znaleziono zarażone ASF-em świnie, jak na przykład ten rolnik z Gęsi, któremu musieliśmy ponad 600 sztuk wybić, ale jest już decyzja o odszkodowaniu i do końca tego miesiąca odszkodowanie dostanie, jak i wszystkim tym, którzy są dotknięci faktem, że są w strefie i jest zakaz handlu. My podejmujemy wszystkie działania do tego, żeby jak najszybciej zdiagnozować, że nie ma w obrębie tego jednego ogniska właśnie w Gęsi. Następnych sekundarz. Pan Syr na przykład nieprawda, nie dostał tej decyzji. Weterynaria stwierdziła, że zostało to od dzików, że znaleźli u niego jakieś tam drzewo. Ale proszę Pani, to co Pani mówi, to jest wiedza Pani na temat. Ale nie, na, po prostu pochodzę na etapie tego, co stwierdzono. Natomiast decyzja powiatowego inspektora weterynarii jest taka, że otrzymuje odszkodowanie. Rozumiem, ale na przykład w Mostach, prawda, znaleziono kilka ognisk ASF-u i wybito świnie u wszystkich gospodarzy w obrębie 3 km. Ale teraz w Gęsi. Wybito 640 dzików u pana Dzyra, świn, przepraszam. Resztę rolników nie objęło, tak jest, prawda? Tak jest. Także na przykład, nie. Bo tam jest dużo, prawda, świn. Na ten moment nie. Tak, no bo pani weterynaria stwierdziła, że nie. Ale nie wiem, czy pan wie. Weterynaria stwierdziła. Ale nie wiem, czy pan wie. Próbki, które zostały przebadane na ten moment z tamtego regionu, nie stwierdziło obecności ASF-u i nie ma potrzeby w tym momencie podejmowania aż tak daleko idących środków, żeby dobijać u innych te świnie. Pani by chciała wybić u innych. Ale ja nie chciałabym, ale na przykład niech pan zobaczy, że w miejscowości Kropiwki. Ale Państwo, ja Pani przerwam momencie, niech Pani odpowiada na pytanie, bo Pani zaczęła od jednego zdania. No. Otóż stała Pani, zakwestionowała Pani mój komunikat dla Państwa, ale bo panowie, że rolnik, ale niech Pani zaczeka, no, że rolnik w miejscowości Gęś otrzymał decyzję i otrzymał odszkodowanie do końca tego miesiąca. Pani stała i powiedziała, że nieprawda, nie otrzymał, a w miejscowości, niech Pani powie, że Pani mówi. I nie, proszę pana, na przykład to ja Państwu przekazuję komunikat, który jest faktem. Powiatowy inspektor weterynarii w stosunku do tego rolnika, o którym ja mówię, wydał decyzję, na podstawie której rolnik otrzymał przygotowanie jeszcze w tym miesiącu. Kwestionuje to Pani czy nie? Być może. Ale stała Pani powiedziała, że to nieprawda. Chcę dlatego Panu powiedzieć. Skąd Pani jest i po co Pani wprowadza to zamieszanie? Nie, ale chcę Panu powiedzieć, że na przykład w przekazałem Państwu prosty komunikat. Jest decyzja, będzie odszkodowanie. Pani wstała i powiedziała nieprawda. Prawda czy nieprawda? Proszę pana, nie wiem. No to jak pani mówi, to na dzień dzisiejszy, to znaczy być może ten gospodarz jeszcze nie ma. Ale nie wiem, czy pan na przykład. Proszę pana, niech mi da pan dojść do głosu. Nie, pani mi przerwała. Proszę pana, Kropiwka. Wojewoda mówi, jak będzie pani się będzie mogła zgłosić. Ale w Kropiwkach na przykład, prawda? Zarzuciła mi pani mówienie nieprawda, a teraz się pani wycofuje. Niech pani zgłosi. Ale czy pan nie da dojść? Ja nie skończyłem mówić. Ale bo na przykład może panowie nawet nie wiedzą, że na przykład w Kropiwkach leżało koło Sosnowicy 10 dzików. Macie państwo do czynienia z kimś, kto przyszedł rozwalić spotkanie zarządzające. Ale ja wcale nieprawda jestem, że jestem przeciwko tej sprawiedliwości. I było 10 dzików, leżało przez tydzień czasu.
prawda? I koło łowieckie mówił, odganiało, że to oni nie będą tego utylizować. Ja mówię, że prawda. Pani powie, dlaczego pani kłamała na ten temat, że ja powiedziałam nieprawdę? Proszę pana, rozmawiałam niedawno z siostrą, prawda, która pochodzi z miejscowości obok Gęsi. Pytała się pana pytam, Cera. Czy pani kwestionuje fakt, że jest decyzja w sprawie odszkodowania i że odszkodowanie rani zostało? Proszę pana, ja nie wiem, czy ten. To dlaczego pani wstała i powiedziała, że ja kłamię? Ja nie mówię, że pan kłamie, prawda? Ale od tego pani zaczęła. Stara pani jak tylko ktoś chodzi pana mi o poważy, to, prawda? Czy pan powiedziałem, że jest decyzja odszkodowawcza? Po co pani kłamie? Tylko bardzo dobrze, że dostanie ten gospodarz, bo 640 sztuk świń, prawda? No to o czym mówimy, prawda? To państwo wiecie, z kim macie do czynienia. Natomiast ja jeszcze jedno zdanie, ponieważ tutaj cały temat zaczął się od tego pytania o tym pojedynczym dziku. Rzeczywiście jest wiele różnych ścieżek rozprzestrzeniania się tego ASF-u. Niestety nie da się wykluczyć, że mogą być też przypadki dywersji wprost, czyli ktoś padłego dzika przewiezie z jednego terytorium na drugie. Niestety taka jest natura ludzka i takie przypadki nie da się też wykluczyć. Ja wprost słyszałem o takich przypadkach. Bardzo dziękuję za te pytania odnośnie samorządu, funkcjonowania samorządu. Rzeczywiście my bardzo długo zastanawialiśmy się nad wprowadzeniem dwukadencyjności. Mówiliśmy, że wprowadzimy to już z obowiązkiem za poprzednie kadencje. A dlaczego? No, widzieliśmy wielkie patologie, które się działy w wielu gminach w całym kraju. Mówiliśmy również o takich wójtach, którzy działają po dzień dzisiejszy od 91 roku. Jeżeli ktoś przekonuje mnie, że on pewnie dobry wójt, no to ten argument jest nietrafiony, bo właśnie, bo tutaj pojawia się kolejny problem, to co pan również zwrócił na to uwagę, czyli kwestia w zależności od wójta, bo okazuje się, że ten wójt wcale od 91 roku nie jest dobry, ale wszyscy pracują u wójta. No bo służba zdrowia, gdzieś tam punkt, szkoła, dyrektor szkoły, nauczyciele, urzędnicy, bo tamten jest stryjecznym wójkiem ze strony szwagra od pierwszej żony tamtego i tak dalej. No wszystkie powiązania, prawda, czasami nawet w internecie widzimy, jak tam jest to kierowniczka, to jest siostra stryjeczna, tam szwagier to jest akurat kierownik i tak dalej. Wiemy, jak to wygląda, jak wygląda ogólnie polityka prorodzinna w wykonaniu PSL. Więc my powiedzieliśmy, że chcemy powiedzieć temu kres, że chcemy rzeczywiście stworzyć taką sytuację, że wójt, burmistrz czy prezydent dwie kadencje urzęduje i dziękujemy mu za jego działalność, bo wierzymy w to, że w danej gminie, nawet najmniejszej, znajdzie się chociaż jedna osoba, która będzie w stanie na nowo pokierować gminą, pokazać, że rzeczywiście można, pokazać, że rzeczywiście można realizować inwestycje. W związku z tym, że pojawiły się różne sugestie, różne wątpliwości ze strony Trybunału Konstytucyjnego, te pewne zapowiedzi, które się pojawiały, ale również zapowiedzi ze strony pana prezydenta odnośnie konstytucyjności tych zapisów, wycofaliśmy się z tego w taki sposób, że powiedzieliśmy, że ta dwukadencyjność będzie obowiązywać dopiero od wyborów w 2018 roku. Więc to dopiero będzie obowiązywać, bo ja wierzę głęboko, że znajdzie się taka osoba i to pokazują przykłady. Nasze przykłady lubelskie są bardzo dobre. Gmina Wąwolnica, gmina Wólka. Ciężkie wybory, trudne wybory w roku 2014, gdzie urzędujący wójtowie właśnie przez wiele, wiele lat nic się nie działo. Nie było inwestycji, nie było dodatkowych środków budżetowych. I nagle się okazuje, że w jednej, w drugiej gminie, gmina Wąwolnica, gmina Wólka, wygrywa młody wójt. Młody człowiek, pełen energii, pełen wigoru, żeby rzeczywiście w gminie zacząć działać. Początkowo nawet mieszkańcy może niechętnie, ale po chwili okazuje się, że wójt pozyskuje dodatkowe miliony złotych dla gminy, gdzie wójt gminy Wąwolnica dodatkowe w jednym roku 8,5 miliona złotych dodatkowych środków do budżetu gminy, gdzie gmina nie widziała takich pieniędzy, dodatkowych środków.
On pozyskał. Dlaczego? Bo mu się chciało. Dlaczego? Bo miał po prostu chęć i wielkie zadanie, które właśnie zostało postawione, rzeczywiście działać. Działać na rzecz rozwoju gminy. I dzisiaj rzeczywiście, kiedy jeździmy tam, jeździmy również z posłem Żydowskim, po 3 latach funkcjonowania tego nowego, odmłodzonego, innego samorządu, okazuje się, że wójt gromadzi całą gminę do wielkiej sali gimnastycznej. Tam przychodzą wszyscy na spotkanie opłatkowe, śpiewają kolędy, przygotowują jasełka, cała społeczność gminy. Więc to jest rzeczywiście bardzo ważne zadanie i to jest pokazanie, że rzeczywiście można, że jak przyjdzie ktoś młody, nowy, inny, w sensie takim, że nowy, nowa osoba rzeczywiście pokaże ten wielki entuzjazm, tą wielką pracę na rzecz gminy. I to się sprawdza. Co do dwukadencyjności rady, bo pan o to pytał w radach gminy. My nie rozpatrywaliśmy tego, ponieważ już w przypadku radnych, kiedy bardzo malutka gmina, mielibyśmy szukać 15 radnych, nowych radnych, no to obawiam się, że mógłby się pojawić problem, żeby rzeczywiście znaleźć aż 15 radnych, którzy chcieliby się zaangażować społecznie. Mógłby się pojawić problem. Nie rozważamy również, bo tego typu pytanie zawsze jest powiązane, że ktoś wstaje i krzyknie i powie, że a posłowie niech też sobie wprowadzą 2 kadencje. No właśnie, my nie rozpatrujemy tej strony, czyli władzy uchwałodawczej, zarówno w radach gmin, radach powiatów, radach miast, również w sejmiku, jeżeli chodzi o radnych, ale również jeżeli chodzi o parlament, o posłów, o senatorów. Mówimy o władzy wykonawczej, mówimy o wójtach, burmistrzach, prezydentach. Patrzymy na to, jak jest wybierany prezydent Rzeczpospolitej, również 2 kadencje i już dalej nie może startować. Ktoś zapyta znowu, no to skoro władza wykonawcza, no to prezydent też powinien tylko 2 kadencje, bo to też jest władza wykonawcza. No znowu odpowiem w taki sposób, że do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby premier urzędował dłużej jak 2 kadencje. Więc tutaj nie ma tego problemu, więc tego znowu nie rozpatrujemy. Ale ważne jest to, żeby rzeczywiście wprowadzić pewną nową jakość, czyli właśnie ta dwukadencyjność, która będzie działała dopiero od 2018 roku, bo wiele przykładów pokazuje na to, że rzeczywiście się sprawdza. I ostatnie zdanie, ostatni wątek na temat tych rzeczywiście powiązań, dziwnych powiązań. To jest bardzo mocno obserwowane. Ja przez 9 lat byłem w Radzie Miasta Lublin. Bardzo mocno to widziałem, obserwowałem, w jaki sposób radni są uzależniani od prezydenta, od wójta, od burmistrza. Rzeczywiście dochodzi do różnych patologicznych sytuacji. Rozmawiamy na ten temat. Nie ma jeszcze gotowego projektu ustawy w tym zakresie właśnie, w jaki sposób ograniczyć możliwość zatrudniania radnych w spółkach komunalnych czy w instytucjach podległych wójtowi. Ta dyskusja się toczy. Czy powstanie odpowiedni projekt ustawy, no tutaj no te prace są. Mówię o tym, że jakby przygotowania i pewne pomysły zapadają, ale ostatecznego projektu ustawy w tym zakresie nie ma, a problem bardzo mocno dostrzegamy. Szanowni Państwo, będziemy kończyć powoli to nasze spotkanie. Proszę Państwa, jeszcze chciałem, korzystając, bo tutaj wszystkie instytucje się pojadały, tu już nie ma czasu, ale zachęcam do przeglądania strony Lubelskiej Izby Rolniczej. Jestem troszkę zatworzony, bo plotka PSL-u i Platformy Obywatelskiej i niektórych notariuszy jest taka, że rolnicy albo synowie czy dzieci nierolników nie mogą kupować ziemi. Jest to bzdura. Każdy, kto chce, może kupić ziemię. Są różne drogi dojścia do kupna tej ziemi, jest to troszkę utrudnione, ale chodzi tylko o to, żeby właśnie te słupy nie kupowały na zachodzie tej dużej ilości ziemi bez jakiegoś ograniczenia. Serdecznie dziękuję panu posłom, panu wojewodzie. Thank you.